Partnerem Ligowca jest Foodseo, oferujące profesjonalne szkolenia dla ludzi sportu. Naucz się praktycznego piłkarskiego słownictwa w języku angielskim oraz podnieś kompetencje, które wykorzystasz w codziennej pracy w swoim klubie. Halo, halo! Witamy Państwa bardzo serdecznie. Poniedziałkowy wieczór po godzinie 20:30, a więc startujemy z magazynem ligowym. Pierwszy magazyn ligowy w nowym sezonie po kompletnej rozegranej kolejce w drugiej i pierwszej lidze. Oczywiście trzecia liga jeszcze nie grała. Dzisiaj potężny skład, dzisiaj trochę nowości. Będziemy dzielić tutaj naszą redakcyjną ekipę na ekspertów od drugiej ligi, na ekspertów od pierwszej ligi, a też dzisiaj mamy nowy transfer, można tak powiedzieć, nowy ekspert u góry z lewej strony ekranu, trener Marcin Puska. Witamy. Dobry wieczór, cześć. Jest z nami również Michał Czerniak. Siemanko, dzień dobry, dobry wieczór. I Maciek Krześniewski, który chyba dzisiaj zdąży do Biedronki. Tak, dzisiaj zdążę, muszę kremik sobie kupić jakiś, bo mnie spaliło wczoraj nad wodą, także czekam już na Biedronkę. No i ja dzisiaj będę prowadzić ten live dla Was, Olek Wladowski. Witam Was serdecznie na sam początek. Dajcie nam znać, skąd nas oglądacie, jak poszło Waszym drużynom w tym tygodniu. Jesteśmy już tutaj prawie w komplecie, jeżeli chodzi o stałych bywalców. Widzę Damiana Kwaśniewskiego, widzę Dara, widzę Stanisława Anioła. Jest oczywiście Ireneusz, z nami jest Sławek Kusak. Dajcie nam znać. Piszcie miejscowości, skąd do nas klikacie. No i na sam początek chyba jeszcze taki mały apel do Was. Nie wiem, Michał, może chcesz zaapelować, czy ja mam zaapelować? A propos czatu, ja mogę zaapelować, tak. Podjęliśmy tutaj wewnętrzną decyzję po ostatnim live'ie, że już mamy trochę dość tych napinek na czacie, więc dzisiaj ostrzegamy Was lojalnie, po koleżeńsku. Bądźcie grzeczni, nie przesadzajcie. Nie ciśnijcie sobie, nie dominujcie naszego czatu waszymi napinkami, głównie to jest na linii Stalówka Motor, z tego co zaobserwowaliśmy, bo będą permy lecieć, a w skrajnych przypadkach może nawet dla recydywistów polecieć banik. Także dzisiaj troszkę zmieniamy politykę, bo szkoda nam tych widzów, którzy chcą merytorycznie popisać, a są zalewani tymi takimi głupawymi, dziecinnymi czasami komentarzami, więc dzisiaj robimy z tym porządek, także powstrzymajmy się merytorycznie, fajnie sobie posiedźmy, pogadajmy, napinka idzie na bok. Dokładnie. Zostawcie łapki w górę również. Dlaczego to nie jest premier Rzeczpospolitej? Ja się pytam. To powinna być para prezydencka. No dokładnie. już niedługo wybory parlamentarne. No to nie wiem, czy tutaj Michał będziesz zgłaszał swój akces. Ale polityka na bok, na ligowcu nie rozmawiamy o polityce. Jedziemy z tematem dzisiaj w planach tylko druga i pierwsza liga. O trzeciej lidze porozmawiamy sobie trochę później. No bo działo się w tym tygodniu, jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe już. Jeżeli chodzi o Fortunę pierwszą ligę i drugą ligę. Tak jak na wstępie powiedziałem, podzielony dzisiaj ten live na dwie części. Pierwsza część poświęcona głównie drugiej lidze, a w zasadzie w całości drugiej lidze. Natomiast druga już z nowymi ekspertami, bo w blokach startowych Michał Ziomson-Gryckiewicz i Paweł Krusz. A więc pierwsza liga w drugiej części naszego magazynu. A więc co panowie, nie ma co przedłużać, lecimy. Druga liga. Dokładnie, ale łapy jeszcze. To do 50 jakbyśmy dobili po za chwilę, to byłoby spoko. 93 osoby, 27 łapek. Moje umiejętności matematyczne sugerują mi, że tutaj 2/3 jeszcze nie dało łapki, więc dajcie łapki. Ja matury z matematyki nie zdawałem, ale wiem, jak wygląda liczba 50 i no jeszcze nam troszkę brakuje. Dajcie power, naładujmy ten licznik szybciutko. Kto wszedł, jeszcze zapomniał dać łapki w górę albo mu się pomyliło i nie tą łapkę sobie kliknął. Proszę zweryfikować, czy łapka w górę się świeci na czarno, u kogo się nie świeci, to ma się zaświecić. No tutaj Hubert nam podpowiada, sportowy Tarnobrzeg, która połowa live wygeneruje więcej łapek. No będziemy to śledzić, bo to jest naszym zdaniem całkiem ciekawe. To więc jest dobry challenge, tak. To jest dobry challenge. Zobaczymy, która tutaj część naszej widowni wygeneruje więcej lajków, żeby też nie było tak, że odwołujecie swoje lajki, nie? Nie, no już Pany, lecimy, bo mamy... Lecimy. Jest z nami też trener Marcin, także wykorzystajmy to, myślę, trzeba porozmawiać, jak najlepiej. Dokładnie. No. Na dole już pojawił się pasek, druga liga. Zacznę od pytania do Was po kolei. Który z meczów wyczekiwaliście najbardziej przed tą kolejką? No to Marcin może, niech rozpocznie. No ja byłem bardzo ciekawy spotkania Kotwica-Kołobrzeg, Polonia-Bytom. Jak to będzie wyglądać po zmianach Kotwicy i jak zaprezentuje się Polonia-Bytom, która zdominowała poprzednie rozgrywki trzeciej ligi. I ciekawy byłem również, jak Olimpia Grudziądz zaprezentuje się na tle Spadkowicza z Nowego Sącza.
No tutaj chyba nie ma niespodzianki i tutaj chyba nie muszę pytać, dlaczego taki wybór. Michał? Wiesz co, jeśli o mnie chodzi, wydaje mi się, że no, mogę się też podłączyć tutaj pod Marcina, to co powiedział, bo to był moim zdaniem faktycznie taki najbardziej ciekawy mecz tej kolejki, jeśli chodzi o to, co się zapowiadało, że będzie. Natomiast, żeby nie małpować, to powiem, że Hutnik z Kra Częstochowa, bo dwa takie duże znaki zapytania to były, jak z tym Hutnikiem po tych wzmocnieniach i jak z tą Skrą po tym spadku. Odpowiedź jednoznaczna, ale o tym będziemy jeszcze rozmawiać. Maciek? No ja tak samo jak Michał, wiadomo, z wiadomych względów Hutnik, także to był taki numer jeden, ale oprócz tego to powiem szczerze tak, GKS Jastrzębie Stal, Stalowa Wola, bo chciałem zobaczyć, jak Stalówka się zaprezentuje i GKS też, szczególnie, że teraz no, też będę komentował GKS Jastrzębie w poniedziałek, także zapraszam, no i chciałem zobaczyć, jak się zaprezentują, to był taki pierwszy mecz, a drugi to UKS 2, chciałem też sprawdzić, czy oni, bo tak wszyscy ich typowali do spadku i miałem wrażenie, że też trochę na wyrost to robimy, ze względu na to, że są to rezerwy i wiadomo jak do tego podchodzimy, a ja tak czułem właśnie, że oni mogą tam urwać punkty i no, mogli wygrać równie dobrze, także to był taki może drugi mogli nieoczywisty. Wygrać, ale tradycyjnie przeszkodził kto? Balongo. No tak, tak. Ale o tym to sobie pogadamy sobie potem. Widzę, że wśród tutaj naszej stałej ekipy się zgadzamy, bo ja też czekałem najbardziej na ten mecz Hutnika. Chciałem zobaczyć, jak ten projekt rozpocznie, jak zainauguruje ten nowy sezon, dominacja tutaj w tym spotkaniu. A też no, drugim meczem, na który czekają najbardziej, to chyba tylko i wyłącznie dlatego, że zaczynał on ligę, no to Pogoń Siedlce, ŁKS 2 Łódź, bo też ŁKS dla mnie były nie wiadomo. Maciek trochę się uśmiechnął, ja wiem dlaczego. Maciek pewnie myślał, że powiem, że Radunia, ale nie. Na Radunie nie ukrywam, że tak myślałem. Ale nie, na Radunie nie czekałem, a już tak mówiąc ogólnie, kompletnie ten mecz, jeżeli chodzi o oczekiwania, mnie nie zawiódł, był nudny i Radunia wygrała tylko 1-0. W tym sezonie nie budujesz sobie oczekiwań, widzę, co do Radunii. No chyba moje typowania też jakoś tam potwierdzają tę tezę. Tak. Dobrze, nie ma co przedłużać. Dajcie nam znać, na który mecz wy czekaliście na czacie, a my zaczynamy już naszą wycieczkę pomiędzy stadionami, a rozpoczniemy ją w Elblągu. Tam Olimpia remisuje na inaugurację z rezerwami Lecha 2 Poznań. Chyba pierwsza połowa do zapomnienia, ale ta druga nam kompletnie wszystko wynagrodziła. Tak, ja mam taką teorię ostatnio, że lepiej oglądać drugie połowy, a pierwsze można sobie darować. I ten mecz zdecydowanie tą teorię potwierdza. Oczywiście nie każdy ją potwierdza, ale ten akurat tak. Tam w drugiej połowie padły 4 gole, w pierwszej nie padł żaden. No, mnie podobał się w tym meczu, jeśli chodzi o rezerwy Lecha, przede wszystkim Wilak, który tam bardzo ładną akcję zrobił skrzydłem i dograł idealnie na trzeci metr, na 1-0. No i Szymon Pawłowski, wiecznie żywy zawodnik, który nie chce się zestarzeć, wiecznie jest w modzie, jak kolor czarny niemalże, podszedł do wolnego, strzelił i tak się zastanawiam, gdzie będą rezerwy Lecha w tym sezonie. Ogólnie szeroko pojęte rezerwy mnie interesują w tym sezonie, bo może to być taki sezon, że te rezerwy trochę namieszają w tej lidze. Nie wiem, jak będzie akurat z Lechem, ale myślę, że te pozostałe mogą trochę namieszać. No, na razie Lech, taki próg zwalniający na początek sezonu dla Olimpii trenera Gomułki, która pewnie gdzieś tam myśli o miejscach co najmniej barażowych. Marcin, oglądałeś? Tak, jak każdy mecz oglądałem gdzieś fragmenty. Co do tego meczu właśnie Olimpia Elbląg, Lech 2 Poznań, to myślę, że Olimpia już nas wszystkich przyzwyczaiła do takiej agresywnej gry na pograniczu faulu. Gdzieś ten model trenera Gomułki opiera się na takiej agresywnej grze, na szybkiej grze. I co do samego meczu, to myślę, że w pierwszej połowie no, mogli już zdobyć bramkę. Olimpia Elbląg miała ku temu sytuację, by otworzyć ten mecz. Jednak w drugiej połowie no, szybko stracona bramka, której też oczywiście można było uniknąć, bo tak jak widzieliście pewnie bramki, no to w momencie podania tej piłki wzdłuż, to w polu karnym była przewaga zawodników Olimpii Elbląg 7-2. I tam zapakował do bramki. Wszyscy byli skupieni bardziej na piłce niż na zawodniku z piłką, niż na tym, co się dzieje w polu karnym. Chwila później mogło być 2-0. Fantastycznie obroniony rzut karny i myślę, że to też swojego rodzaju taki bodziec dla Olimpii Elbląg, no bo to zawsze, jeżeli się broni karnego, to drużyna dostaje wiatru w żagle.
I co? Chwilę później karny 1-1. Dobre zmiany trenera Gomułki, bo zarówno Żak, jak i Bartoś po wejściu na boisko strzelili po bramce. Bardzo bliscy zwycięstwa w tym meczu gospodarze. No jednak, tak jak mówiliście wcześniej, no, Pawłowski załatwił sprawę i skończyło się podziałem punktów. No to ja może też podsumuję, bo miałem przyjemność komentować to spotkanie, także można powiedzieć, że się w nie zagłębiłem dość mocno. Pierwsza połowa, pierwsze 10 minut w ogóle dla Olimpii. Ruszyli z takim sporym animuszem i wydawało mi się, że to może być dobry mecz. Potem tak naprawdę przeciąganie liny. Lech z tego co się zorientowałem, zmienił ustawienie, bo grali na trójkę z tyłu. I tutaj, że tak powiem, trochę patrzyłem, jak ten Lech będzie wyglądał w nowym sezonie, bo mówił o tym trener Węska, że będzie troszeczkę zmiana, jeśli chodzi o podejście wyższym pressingiem. No i powiedzmy, że te kolejne 30 parę minut było takie sobie. Widać, że brakowało takich soczystych sytuacji. Potem po przerwie, tak jak tutaj trener powiedział, bardzo dobra akcja na prawej stronie. W ogóle ta młodzież Lecha, czyli Wilak, Wolski, też weszli chociażby Niedzielski, taki młody zawodnik z ławki, także tutaj też będziemy patrzeć na te młode talenty. Świetna akcja na prawej stronie karny, no i tutaj, przepraszam, najpierw bramka, potem tuż po chwili rzut karny, no i to był punkt zwrotny tego spotkania, bo tutaj gdyby Lech trafił na 2-0, to myślę, że punkt to by było bardzo ciężko wywalczyć Olimpii, a tak naprawdę złapali wiatr w żagle i mi to spotkanie w drugiej połowie przypominało spotkanie z Radunią na wiosnę. Tam była taka sama sytuacja, że Radunia strzeliła gola, Olimpia takiego gonga złapała, musiała się ocknąć i jak złapała, jak weszła na te dobre tory, to rozgromiła wtedy 3-1 Radunię. Tutaj wyszli na prowadzenie, wydawało się, że dotrzymają, bo też było już mało czasu. No ale Szymon Pawłowski, spryciarz, tutaj tak jak sobie gdzieś tam analizowałem to spotkanie, to młody bramkarz, młodzieżowiec i jak widać raz da, raz zabierze, jak to się mówi, bo też ta jego bramka, umówmy się, że ten strzał Pawłowskiego był lekki, on w ogóle stał, ja byłem przekonany, zresztą jak wszyscy zawodnicy chyba Olimpii, że on będzie po prostu dogrywał na dalszy słupek, tam podeszli stoperzy, to już była taka akcja, wiecie, no rozpaczy można powiedzieć i on się patrzył w lewo, a puścił taką kaczkę, no i remis. Myślę, że fajnie ten Lech nawet się zaprezentował. Powiem szczerze, spodziewałem się troszeczkę gorszej gry. Ten młodziutki bramkarz Pruchniewski, on ma chyba 16 lat, także też no, takie błędy jak przy tym strzale Bartosia się zdarzać będą po prostu. Zostajemy na północy Polski, ale wędrujemy do Olsztyna. Tam drużyna, która walczyła o awans do Fortuny pierwszej ligi, podejmowała z rezerwy Zagłębia Lubin. Ta drużyna oczywiście z Tomil Olsztyn przegrała 2-1 po dwóch ciosach zadanych przez Kruszelnickiego. Chyba Michał, ty komentowałeś to spotkanie. Tak, ja komentowałem mecz w Olsztynie. No, też dużą niewiadomą był Stomil. Spekulowaliśmy tutaj, że sporo zawodników tam odeszło ważnych dla tego klubu. Z tego, co dostrzegłem w porównaniu z ostatnim meczem ubiegłego sezonu z finałem barażu, to 5 zawodników brakowało w pierwszym składzie. Oczywiście pojawiły się nowe twarze, Michał Bezpalec, który co ciekawe akurat zastąpił Żwira, który nie odszedł, był kapitanem w poprzednim sezonie, jednak Czech tutaj dostał od pierwszych minut plac. No i powiem szczerze, bardziej bym się skoncentrował w tym meczu na rezerwach Zagłębia, bo ja mam wrażenie, że my trochę przegapiliśmy w zeszłym sezonie w Lubinie takie nowe rozdanie i trochę narodziny, takie redemption tej rezerwowej drużyny, odkąd pojawił się tam trener Sochacki. Warto by było się pochylić nad tym, że oni jednak w tej lidze się utrzymali, że za trenera Sochackiego w 6 meczach 2 razy wygrali, 2 razy zremisowali, raz tylko przegrali w ubiegłym sezonie. To jest kolejne zwycięstwo dołożone do tego bilansu i naprawdę to, co tą pracę trenera widać praktycznie od samego początku, przede wszystkim uszczelnił defensywę. W tym meczu mieli o tyle ułatwione zadanie, że tam ściągnięty z jedynki był Jarosław Jach i on naprawdę dawał duży spokój. Widać było dużą różnicę klasy, jeśli chodzi o Jarka Jacha i przeciwników dość łatwo. No nie chcę powiedzieć, że ich ośmieszał w niektórych momentach, ale naprawdę widać było taką łatwość, elegancję, lekkość w jego grze. Wiedział, co robił i on dał taki spokój tym młodym chłopakom, którzy mogli hasać. A Zagłębie 2 Lubin ma naprawdę ciekawych zawodników. Tam jest bardzo dużo 16-17-latków, którzy potrafią bez problemu wziąć piłkę, ograć dwóch zawodników, znaleźć partnera do podania, wymienić ze sobą kilkanaście podań, nie ma sprawy, wszystko ładnie chodzi, zrobić kontrę, tak jak przy pierwszej bramce, gdzie właściwie podręcznikowa kontra, to wszystko się dzieje. Ich problemem jest to, że jeszcze mentalnie czasami nie dojeżdżają, brakuje im tego doświadczenia, tego cwaniactwa boiskowego, często w drugiej lidze przez to tracili bardzo dużo bramek. Tutaj tak nie było.
mieli pomysł, jak zagrać ze 100 milem. 100 mil tradycyjnie, tak ostrożnie, pragmatycznie, ale z minuty na minutę wydawało się, że ta bramka do 100 milu jest coraz bliżej i nagle dostają gonga i trochę się posypali. Także dobry mecz Zagłębia 2 Lubin i myślę, że to Zagłębie może w tym sezonie namieszać, jeśli chodzi o te drużyny rezerwowe, pomimo tego, że mam tego obraz tej drużyny jako taka, no ledwo się tam utrzymali, byli chłopcem do bicia w zeszłym sezonie, to już jest historia. Na Cypriana Popielca bym tutaj chciał zwrócić uwagę, bardzo młody chłopak, a dzielił i rządził w środku pola jak stary wyjadacz, mijał tam czasami jak tyczki tych 100 milowców. Brakuje też moim zdaniem cały czas w Olsztynie takiego skutecznego napastnika, niby Piotr Kurbiel, Florek, tam dwójką napastników zagrali teraz w tym nowym wariancie, który proponuje nowy trener, ale no mimo wszystko gdzieś tam ta gra w ataku się nie klei, tam ciągnie im ten atak tak naprawdę Hubert Krawczun, który też tytaniczną pracę wykonał przy bramce, ale to jest za mało i tutaj myślę, że jeszcze Stomil powinien popracować nad tym, żeby póki to okienko jest otwarte, spróbować jeszcze kogoś pozyskać. Michal Bezpalec, trochę bezbarwny debiut jak dla mnie tutaj, zresztą wszedł za niego Karol Żwir, zrobił robotę. Nie no, jak Żwir może siedzieć w ogóle, ja nie wiem. Tak, ja byłem zdziwiony tym, że człowiek, który był w zeszłym sezonie kapitanem, jest posadzony na Stomil. No. Wiesz, teoretycznie przyszedł chłop z Czech, tam z pierwszej ligi czeskiej, czy no drugiego dobra, poziomu rozgrywkowego. Żwir to był sztos w zeszłym sezonie. Myślę, że na takiej też sportowej złości trochę wszedł i chciał udowodnić i udowodnił, że no jednak jemu się to miejsce należy, a niekoniecznie Bezpalcowi. No dobra, ja już zostawiam, teraz mamy tutaj pole do porozmawiania. No to ja mam pytanie do Marcina. Marcin, gdzie widzisz Stomil Olsztyn, patrząc na i personalia w tym momencie i ten pierwszy inauguracyjny mecz? Stomil objął teraz Patryk Czuba, który poprzednio prowadził rezerwy Widzewa. Zrobił bardzo dobry wynik punktowy, bo tam chyba ponad około 100 punktów. Nawet niestety to nie dało im awansu. Ja Patryka znam, bo rozmawiamy często przez telefon, rozmawiamy na temat taktyki czy pracy w klubie i myślę, że czas będzie działał na korzyść Stomilu. No, Patryk jest takim trenerem, który ma jasno określony model gry. Chce zdobywać bazy i myślę, że to przyniesie efekt, tylko tak jak cały proces szkoleniowy, to potrzeba czasu, by mógł zaprezentować to, co chce, żeby jego zespół grał na boisku. Macie jakiś komentarz a propos tego meczu? Tak, to znaczy ja przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę na Stomil, że kompletnie nie był Grabowski, był właśnie w drugą stronę, można powiedzieć, w tym meczu, jak sobie mówiliśmy, bo Stomil trenera Grabowskiego miał jedną sytuację w meczu i wygrywał 3-1, także to też jest taka różnica, tutaj Stomil miał dużo tych sytuacji, defensywa Zagłębia jak zawsze elektryczna, Matys w bramce też moim zdaniem taki miał interwencję, że chyba dobrą yerba mate wypił przed meczem, bo taki strasznie był pobudzony. I Stomil miał tę sytuację, ale no kuriozalna nieskuteczność i naprawdę powinni prowadzić, a Zagłębie, słuchajcie, no Zagłębie to jest topowa skuka w Polsce już od wielu lat i ci zawodnicy naprawdę potrafią wziąć piłkę, tak jak tam przy bramce chyba na, już nie pamiętam której, wziął piłkę, przebiegł kilkadziesiąt metrów i wiecie, z przeciwnikiem na plecach, to są zawodnicy naprawdę dobrze wyszkoleni, także to jest taka drużyna niespodzianka, no tak jak mówisz Michał, no jak ogarną mental i będą tacy bardziej stabilni z tyłu, to myślę, że jest szansa na środek tabeli. Ja będę też Jarosława Jacha między innymi mocno obserwował, bo mnie ciekawi w ogóle kariera tego zawodnika, tak globalnie mówiąc. No i tyle, no a Stomil no, musi się wzmocnić, ta kadra jest jednak moim zdaniem krótka, i zobaczymy. No też ciekawy jestem na przykład Bały. O, chyba trenera Puskę wyrzuciło. A jesteśmy, nie? Jesteśmy. Dobra. Tak. Też ciekawy jestem Bały. Też pewnie dostanie trochę szans w pierwszym składzie. Może się rozstrzela, bo to jest ciekawy młody napastnik. Ale mówię, na kilku pozycjach, też przede wszystkim w środku pola. No tam był ten Spychała, który rozdzielał te piłki i był bardzo ważnym takim elementem, jeśli chodzi o dośrodkowania, także no i bramkarz, no Garskiewicz, ja zawsze powtarzam, lepiej dobrze wypiąstkować niż źle złapać, no i Garskiewicz trudny strzał z wolnego moim zdaniem, starał się łapać, gdyby to wypiąstkowałby to na 38 metr, bo to była taka piłka naprawdę dobra do piąstkowania, a on starał się złapać, no niestety flop i trafiła go piłka w twarz, no i to jest taki błąd, aczkolwiek to jest dobry bramkarz i myślę, że w Stomilu może się rozwinąć. Nie, on nawet w tym meczu miał parę fajnych detali. To trener Puska niech powie o nim coś, bo może więcej. No to na pewno bramkarz z dużym potencjałem, bardzo dobre parametry fizycznie,
fizyczne, długie ręce, skoczny. On w poprzedniej rundzie w Kołobrzegu tu też dostał kilka meczów, bardzo dobrze w nich wyglądał, dlatego zdecydowaliśmy się też między innymi na niego postawić na początku tej rundy wiosennej. I ja uważam, że jeżeli dostanie zaufanie i będzie proces treningowy na odpowiednim poziomie, to będzie szedł do góry. To, co tutaj Maciek mówi, no, z młodzieżowcami często jest tak, że to jest taka hiperbola. Idą do góry i za chwilę spadają w dół. No, ważne, żeby w pewnym momencie się ustabilizować i żeby został w tym jak najwyżej wtedy. Okej. Kończymy mecz z Tomilu z rezerwami Zagłębia, a przeniesiemy się do Krakowa, bo tam Hutnik zdominował kompletnie Skrę Częstochowa. Oglądając to spotkanie, miałem takie małe flashbacki z czasów Krakowi, no bo przecież i Rakels, i Budziński gdzieś grali w tym zespole, a też bramka na 1-0 to przecież autorstwo tych dwóch zawodników. Maciek, chyba ty zaczniesz rozmawiać o tym spotkaniu, no bo wiadomo, że chyba tutaj ty najbardziej śledzisz poczynania drużyny Suchych Stawów. No tak, no na ten moment można powiedzieć, że w tym pierwszym meczu te transfery jak najbardziej się, że tak powiem, powiodły, bo Rakels zagrał świetnie, gol i asysta, Budziński też klasa, można powiedzieć, asystował przy golu Rakelsa, także tak jak mówisz, no wspomnienia z Krakowi, Kielc bardzo fajny mecz też zagrał na boku obrony, to jest naprawdę zawodnik taki, można powiedzieć, szara eminencja Hutnika, ale kapitalny zawodnik, może zagrać dosłownie wszędzie, on już tylko na bramce nie grał chyba i na środku obrony, a tak to bardzo wszechstronny, bardzo dobry mecz Wróbla, też no miałem mam wątpliwości co do niego, jak on będzie dalej wyglądał, jeśli tak piłkarsko będzie sobie radził, jak tam przy golu Rakelsa, co w środku takim jednym zwodem w zasadzie zgubił trzech zawodników, no to powiedziałem, o kurde, nie? Tak, też chyba wrzutkę z rożnego też on robił. Tak, zgrał do Kubowicza, także asystę zaliczył. No i co, no, wpuszcza trener Bobla młodych, bo wszedł między innymi Szablowski. Z ławki wszedł oczywiście Krzysiek Świątek. Co jeszcze? No ja byłem, tak jak mówię, ostrożny. Z rezerwą podchodziłeś do Denisa Rakelsa, tak, no, na podchodziłem tych naszych transferowych. Słuchajcie, nie? No nie tacy zawodnicy schodzili do drugiej ligi i człapali. No także byłem nastawiony do tego lekko sceptycznie. Myślę, że jest sporo zawodników takich młodszych, gdzie liczyłem na to, że może Hutnik ich wyciągnie. Inna była strategia klubu i tyle. I wiecie, jeżeli będą faktycznie, a widać, i co też chciałem podkreślić, w Hutniku bardzo ważna jest atmosfera. Każdy zawodnik, który tam był, zawsze mówił, że podstawą tam jest klimat i powiem szczerze, że gdzieś tam jak sobie obserwuję kulisy, czy tam coś słyszę, no to widać, że wbili się idealnie Budziński, Rakels do tej szatni, także już tam po meczu jakieś łotewskie przyśpiewki, jakieś kawałki, także tam się czuł jak ryba w wodzie Denis, wiadomo. Także jeżeli to zażre, też na punkcie takim, że ci zawodnicy, mówię, będą tworzyć zespół, ale przede wszystkim będzie to zaangażowanie, a na ten moment widać, że jest, no to super, nie? To tym lepiej. Hutnik zagrał naprawdę dobry mecz, zagrał konsekwentnie, wykorzystał słabość tak naprawdę przeciwnika, bo Skra zaprezentowała się bardzo słabo, słabiej niż się spodziewałem, a nie spodziewałem się zbyt wiele. No i cóż, no, na jeden mecz, spokojnie. Teraz ciężki bardzo wyjazd do Stężycy, więc to będzie też taka weryfikacja. Chyba możemy razem zaprosić na ten mecz. Nie tutaj. Wiem, zobaczymy, jak tam szef przydzieli, wiesz, to może być różnie, nie? Tak, ale prawdopodobnie skomentujemy razem z Maćkiem to spotkanie Radunia, Stężyca, Hutnik, Kraków w ten weekend, także jeżeli chcielibyście posłuchać komentarza podczas tego spotkania naszego wspólnego, no to zapraszamy, wiadomo, gdzie. A to będzie taki komentarz Radunia kontra Hutnik, czy nie, obiektywnie ja tak, polecicie? Ja nigdy tak nie komentuję, powiem profesjonalizm, zero emocji. Znaczy zero emocji w stosunku do zespołów, 100% emocji, fokus na dobry mecz. Tak, Marcin, chciałbym Ciebie włączyć w tą dyskusję a propos Rakelsa i Budzińskiego i zapytać Ciebie z własnego doświadczenia, powiedz nam, czy trudno jest wpasować takich doświadczonych zawodników z taką przyszłością w zespole z trochę niższej ligi? Ja myślę, że to wszystko zależy w dużej mierze też od podejścia tych zawodników doświadczonych, którzy przychodzą do klubu drugoligowego i czy oni są w stanie się zaadoptować się do innych trochę warunków pracy. I trzeba też teraz jasno powiedzieć, inne warunki są na poziomie ekstraklasy, inne są
warunki na poziomie drugiej ligi i niektórzy zawodnicy mogą mieć z tym problem, z taką adaptacją. No ale jednak jeżeli wszystko jest tam w porządku, jeżeli jest odpowiednie nastawienie, to wydaje mi się, że wtedy powinno być wszystko dobrze. No tutaj jeżeli mówimy o Hutniku Warszawa, no to Denis i Marcin też, zgadzam się z Maćkiem, no fantastycznie się prowadzili. No tak, tak, w Hutniku Kraków to fantastycznie się wprowadzili. Spójrzmy na trzecią bramkę, to Rakers też duże doświadczenie, mógł uderzać w tą piłkę, ale poczekał i Kielis oddał uderzenie z jeszcze lepszej pozycji. To jeżeli takie wybory będzie dokonywał podczas meczów, to myślę, że Kutnik w tym sezonie może być bardzo, bardzo mocny i gdzieś tam walczyć o baraże, myślę nawet. Bo zespół wzmocniony, tak jak mówimy, Rakelsem i Budzińskim, z tyłu też jest bardzo solidnie, bo jest Kubowicz i Kamil Wenger, więc ciekaw jestem, w jakim to kierunku będzie dalej szło. No i może w końcu Krzysztof Świątek już nie będzie musiał dzierżyć tego bagażu bycia najlepszym strzelcem i liderem klasyfikacji strzelców Hutnika, tylko wreszcie tam ci napastnicy gdzieś tam, ktoś to przejmie, albo Rakels, albo może Wróbel, zobaczymy, nie? No zobaczymy. Fajnie wygląda to ustawienie też, które tak sobie to nazwałem 4-2-2-2 i ci zawodnicy ofensywni też, Rakels, Budziński, Świątek ewentualnie, Wróbel i Lelek tak naprawdę mogą się mocno wymieniać pozycjami, rotować, jeden jest szybszy, drugi jest większy, trzeci ma lepsze pokrętło i takie mówię, wygląda na to, że oni się uzupełniają. No i z tyłu przede wszystkim, no słuchajcie, Kubowicz, Wenger i Kaczorowski, jak masz taką trójkę z tyłu, no to wiesz, Kubowicz wprawdzie też dostał czerwień, ale to już nie jest pierwsza jego bramka w Hutniku, widać, że przy tych stałych fragmentach naprawdę dobrze się czuje. Kaczorowski nie miał w sumie okazji, żeby się wykazać, no a Wenger to jest, mówię, no dla mnie to jest top stoperów w lidze i tyle, no i po prostu nawet jeżeli zawodników na bokach, jest młody Marcinkowski, który dopiero się rozwija i gdzieś tam też popełniał błędy, czasami ostatnio, ale stawiają na niego. Po drugie jest Kielis, który mówię, nominalnie jest praktycznie ciężko powiedzieć, jakim jest, gdzie on gra, ale też nie jest to do końca jego pozycja, a gra bardzo dobrze, no to wszystko się spaja w miarę w solidną całość, nie? Musimy trochę przyspieszyć, to tempo musi trochę podbić. Wisła Puławy ogrywa Chojniczankę. Parę zdań na temat tego spotkania. To Marcin może. Wisła Puławy Chojniczanka to był chyba taki najwolniejszy mecz, wydaje mi się, z tych wszystkich, które widziałem. Tempo nie było zbyt mocne, ale zdecydowanie aktywniejsza bardziej była Wisła Puławy w tym meczu. Już w pierwszej połowie mieli kilka dogodnych sytuacji do zdobycia bramki, ale Chojniczanka w przekroju całego meczu to też miała dwie takie sytuacje. Pierwsza po dwójkowej akcji Giela i Mikołajczaka. I tu powinna być bramka i w drugiej połowie tam nieporozumienie no już polu karnym, tak, pod samą bramką mogli tam to wykorzystać i wyglądałoby to trochę inaczej. Myślę, że Chojniczanka to też jest nowy zespół, bo bardzo dużo się zmieniło. Doszło wielu nowych, młodych chłopaków i oni podobnie tak jak Stomil Olsztyn, no też potrzebują trochę czasu. Z plusów na pewno, jeżeli chodzi o Chojniczankę, to bardzo dobrze, bardzo mi się podoba Błażej Szczepanek. Mobilny, jeden na jeden, bardzo taki charakterny, waleczny. Myślę, że to będzie ciekawy zawodnik, jeżeli chodzi o tą rundę. Natomiast w Puławach wyróżniłbym nieoczywistego zawodnika Kaczorowskiego. Kacpra, który przyszedł razem z trenerem z Legionowi i uważam, że zagrał bardzo solidnie zarówno na prawej obronie, jak i później na lewej. No, to był taki mecz, tak jak tutaj trener powiedział, no nudny. Jak oglądałem, niewiele się działo, też ja się więcej spodziewałem po Chojniczance jednak. Wiecie, no jeden celny strzał przy takim potencjale ofensywnym, no to jednak spodziewałem się dużo więcej i wydaje mi się, że to też z drugiej strony to, że ten mecz był jaki był, wynika z dużej, ja tak mimo wszystko, jakości poszczególnych ogniw w obydwu drużynach, bo tutaj mówię, trzon w Puławach został, szczególnie jeśli chodzi o ofensywę.
Hojniczaka no naprawdę wygląda całkiem nieźle, jeśli chodzi o te personalia. Tutaj tak trener podkreślił tego Szczepanka, to na pewno, ale też chociażby teraz Banach, który tam przyszedł na ławkę rezerwowych, to też na pewno notabene z Puław będzie też takim latawcem, który może coś zrobić fajnego w ofensywie. No jednak ja mam trochę wątpliwości, może nie chcę tak tutaj od razu mówić, że jestem negatywnie nastawiony, ale no bramkarz w Chojniczance, Primel, no tak jak sobie gdzieś tam śledziłem jego występy w Mielcu i tak dalej, no to on jest takim bramkarzem 50-50, czyli kapitalna interwencja, nie wiem, wybroniony gdzieś 3-1, wybroniony, wiecie, łokciem, no niesamowite rzeczy wyczynia, a za chwilę gdzieś tam, nie wiem, przy wyprowadzeniu poda do napastnika albo coś takiego. I tam były też takie sytuacje, chyba jedna czy dwie w tym spotkaniu, że mówię, to są takie zachowania wpływające na defensywę i nie mówię, że to będzie słaby punkt zespołu, ale z takim znaczkiem zapytania sobie go stawiam. Okej, okay. Kolega Syzamis tutaj dość aktywnie zadaje pytania na czacie do Marcina Puski. No właśnie, to jest moment, w którym przechodzimy właśnie do kolejnego punktu programu. Robimy sobie małą przerwę od meczów drugoligowych, a porozmawiamy sobie trochę bardziej indywidualnie z trenerem Marcinem Puską. Oczywiście mamy kilka pytań swoich, mamy kilka pytań z czatu. Wiem, że chyba Maciek chciałby zacząć, jeżeli chodzi o ten mini wywiad, ale zanim to zrobimy, no to musimy najpierw zaprosić na vlog, który pojawił się w ostatnim tygodniu na naszym kanale, 3 mecze w 3 dni autorstwa Michała Czerniaka. Świetny materiał, zapraszamy. Michał nas zabiera na 3 stadiony, na Espanyol, na FC Barcelony i na Real Madryt, na takie dwa chyba najgorętsze stadiony w Hiszpanii, a więc vlog, na który naprawdę warto poświęcić chwilę czasu. No i wracamy. Było fajnie. Wracamy super, do naszego wywiadu. Maciek, może zacząć. Ja chciałem dwa pytania. Na początek, czy był temat przejęcia Olimpii Grudziądz przed tym sezonem? Nie było takiego tematu. Nie było. Nawet tak nie przyszedł przez Nie, tak samo jak nie było propozycji pozostania na koniec tego sezonu przed Kotwicą Kołobrzeg. Aha, okej, okay, dobra, no to tu mamy wyjaśnione. A ja chciałem jeszcze zapytać, czy była szansa, czy było jakieś sondowanie, żeby pan przejął inny klub drugiej ligi przed tym sezonem? Rozmawiałem z kilkoma klubami, no ale zapadły inne decyzje i w tym wypadku trzeba czekać. No bo coś tam słyszałem i tak dalej, ale nie, tutaj absolutnie ja ze swojej strony nie będę nic mówił, bo tak jak pan trener Puska powiedział, takie zapadły decyzje, a nie inne i w tym obliczu, że tak powiem, w tej sytuacji na pewno gdzieś tam mówienie o konkretach byłoby niefajne. Dobrze, dokładnie. To jak tak wybroniłeś, usprawiedliwiłeś, to ja już nie naciskam. No, po prostu. Dobra, no to tyle ode mnie. Takie dwa konkretne strzały, można powiedzieć. Czy ty powiedziałeś, że nie było możliwości zostania w Olimpii Grudziądz, czy ja się przesłyszałem? No, tak powiedziałem. Zakończeniu sezonu, co graliśmy w ten Puchar Polski i przegraliśmy awans w ostatnim meczu, no to nie otrzymałem propozycji zostania w klubie. Trenowaliśmy do 30 czerwca i wypełniłem kontrakt do końca. Żadnych rozmów klub nie podjął. No to jest trochę szokująca informacja, szczerze mówiąc, bo większość ludzi chyba myśli, że to jednak tam gdzieś się Kotwica podkupiła i no może być taki obraz, więc fajnie, żeby to wybrzmiało, że jednak to nie jest tak do końca, że dostałeś wyższy kontrakt w Kołobrzegu, zostawiłeś Olimpię dla Kotwicy i no trochę też no, summa summarum nie wyszedłeś na tym najlepiej, no bo jest jak jest. Ale ja jestem osobiście zaskoczony, że tutaj nie było jakichś rozmów i że nie było po takim sezonie, to tak jak mówię, myślałem, że po prostu to był bardziej taki transfer niż że musiałeś sobie szukać pracy gdzie indziej, okej, okay, no to... Nie, skończył mi się kontrakt do 30 czerwca, ostatni trening mieliśmy 30 czerwca, poszedłem do prezesa Tyńskiego, pożegnałem się. To nie jest tak, że kończy się kontrakt za miesiąc i to nie ma tak, że nie wiem, jakieś tam już się rozmawia, czy się podpyta kogoś, czy to faktycznie tak wygląda, że nie ma tematu do ostatniego dnia, tak jak ostatnio było, że gdzieś tam Gonzalo Feio maila dostał, to faktycznie tak wygląda? Znaczy wiesz, mi się wydaje, że to jest po stronie klubu, tak? Jeżeli zarząd chce współpracować dalej z danym trenerem, czy przedłużyć kontrakt, no to z nim rozmawia. No tutaj kontrakt automatycznie się przedłużał przy awansie do drugiej ligi.
Nie awansowaliśmy i zakończyła się współpraca. Rozumiem, okej. Okay. Jakieś jeszcze pytania czy z czatu? Dobrze. No, dawaj z czatu. Trener, ja jeszcze jedno tylko. Czy trener Puska po takich sytuacjach jak ta w Grudziądzu na koniec i w Kotwicy czasami nie ma możliwości, nie ma myśli takich, że po prostu dość polskiej piłki? Nie, jestem ambitny i dojdę tam, gdzie chcę. Może będę musiał trochę poczekać, ale mam jasno określony plan na siebie i będę szedł cały czas do przodu. Udało się dojść na razie do poziomu drugiej ligi przez te 10 lat i idę dalej. No dobra, a to jak już tak rozmawiamy, to rozmawiajmy. A w Kotwicy jak to było? W Kotwicy? No ta końcóweczka, tam już czułeś, że generalnie no, temat się wypala, że gorący stołek się robi, czy też raczej byłeś zszokowany, że jednak się rozstajecie? Powiem tak, jeżeli chodzi o Kotwicę, to jest trochę złożona sytuacja, wiele aspektów miało na to wpływ. Począwszy od 16 czy 17 grudnia ubiegłego roku, gdzie miałem wypadek na sankach i złamałem odcinek kręgosłupa i byłem operowany pod koniec roku i no nie uczestniczyłem gdzieś w takim wymiarze w tych przygotowaniach, jakbym chciał, no bo to 12 śrub w kręgosłupie i no nie byłem zrównoważony na tyle, tak jak mówię, jakbym chciał i ten początek można powiedzieć, że był beze mnie. Oczywiście stawiałem się na treningach, ale to mówię, były to bardziej epizody na, jeżeli chodzi o początek. Trochę też zmian doszło, więc myślę, że nie udało się tego wszystkiego posklejać. Ale co, no wystartowaliśmy, szliśmy gdzieś do przodu. Wiadomo, zawsze tak jest, jeżeli robi się bardzo dobry wynik, zespół robi bardzo dobry wynik na samym początku, to te oczekiwania też wzrastają do góry. Staraliśmy się to dźwignąć. Zaczęliśmy grać w tej drugiej rundzie w kratkę. Plan, jak to zrobić, żeby polepszyć naszą sytuację, gdzie no, też nie była zła. No, byliśmy zespołem, który był na miejscu bezpośrednim do awansu. Jednak no, prezes zadecydował inaczej, że potrzebuje innego bodźca i się rozstaliśmy. No to może to jest dobry moment, żeby zadać pierwsze pierwsze pytania z czatu, bo mamy tutaj bardzo aktywnego użytkownika o nazwie Sezamis i on tutaj też zadaje pytania a propos tego okresu przygotowawczego zimowego. Czy żałuje pan transferów na zimę, co spaliły cały potencjał na awans do pierwszej ligi Kotwicy i czy te transfery w przerwie między rundami były zaplanowane przez pana, czy gdzieś tutaj było to organizowane odgórnie? Bardzo fajne pytanie. No to jeżeli chodzi o transfery, tak, no to zawsze uczestniczyłem, czy ja, czy prezes, czy osoba dyrektora klubu i dużo rozmawialiśmy na temat potencjalnych wzmocnień. Myślę teraz po fakcie oczywiście to, że gdybyśmy zostawili tą kadrę, która zrobiła ten wynik w pierwszej rundzie, odpowiednio się przygotowali, bo też pamiętajmy o tym, że razem tam z trenerem Grzegorzem Białkiem i asystentem Dominikiem Tomczakiem to mieliśmy 12 dni na przygotowania i gdzieś tam tego prądu brakło pod koniec tej pierwszej rundy. Jeżeli byśmy zostawili tą kadrę, dodatkowo wzmocnili kilkoma zawodnikami, to uważam, że mogłoby być lepiej. Ale to jest, mówię, to teraz po czasie, to tak samo do wyniku zawsze można odpowiednią narrację. Nie, no jasne, tylko wiesz co, my się zastanawialiśmy też bardzo mocno, bo no, gdzieś tam chyba czterech napastników przyszło, na wielu pozycjach wydawało się, że przydałaby się jakaś rotacja, jeśli chodzi o Kotwicę, natomiast gdzieś tam chyba czterech napastników przyszło, się zastanawialiśmy, czy to jest tak, że ty po prostu no, ktoś tam te transfery robi, ściąga tych zawodników, nie wiem, no, my to trochę tak nazywaliśmy, że no, na nazwiskach lecieli w wielu przypadkach, co też zweryfikowała liga, choćby w przypadku Frontczaka moim zdaniem. Czy rzeczywiście no, miałeś lepsze zrobić mogłeś jakiś transfer zablokować?
Jeżeli chodzi o blokadę, to no nie chciałbym się może wypowiadać na ten temat, jeżeli chodzi o podejmowanie gdzieś tam kluczowych decyzji w klubie Kotwica. Jeszcze okay, pytanie czyli... od tego samego użytkownika. Czy śledzisz losy młodzieżowców z tamtego sezonu z Kotwicy? Tak, śledzę teraz na meczu, widziałem Sebastiana Szczytniewskiego. Też po rozmowie ze mną poszedł na wypożyczenie do Zawiszy Bydgoszcz trzecioligowego i z dobrym efektem, no bo teraz gra na poziomie drugiej ligi. Kamil Bartoś w Elblągu też bardzo dobre wejście w sezon, zaliczył trafienie. Kamil Kort bardzo duży potencjał, jeżeli chodzi o duży wachlarz takich umiejętności piłkarskich. No Radek Tuleja, szkoda, że poszedł do GKS-u Tychy, do tej pierwszej ligi, bo rozmawiałem z nim i uważam, że w jego przypadku lepiej byłoby znaleźć miejsce, w którym będzie miał możliwość regularnej gry, no bo jeżeli młodzieżowiec ma się rozwijać, to musi mieć środowisko takie, gdzie będzie grał i zdobywał kolejne minuty, kolejne doświadczenia, a w tym momencie no, ten transfer to jest tyle, że trenuje tak w pierwszej lidze, ale tych minut tam zbyt wiele nie ma. Dobrze, Jasiu Najszewski, Wisła Puławy też miał bardzo miał szansę zdobyć bramkę nawet, więc też by się dobrze wprowadził. Więc jestem na bieżąco, jeżeli chodzi o zawodników, których prowadziłem i no, całą ligę musimy wszystko monitorować. Kończymy powoli tą serię pytań. Jeszcze takie, można powiedzieć, luźniejsze pytania. Sportowy Tarnobrzeg pyta, co oni w tym Łowiczu tak upodobali sobie tą 11:15 do grania u siebie? Czy nie denerwowały pana nigdy mecze rozgrywane o tej porze? W Łowiczu jest msza o 9:30 i wszyscy po kościele przychodzili na mecze. Dlatego była taka godzina dobrana. Poza tym targowisko jest w sobotę. Targowisko jest przy samym stadionie i nie było można rozgrywać meczów, ale teraz chyba coś się już zmieniło. Okej, dwa jeszcze luźniejsze pytania. Michał Ulikowski. Cześć Płusken, kiedy wracasz do gry, bo na telefon czekam i twoi faworyci do awansu z drugiej ligi. Myślę, że za wcześnie, żeby mówić o faworytach. Na razie pierwsza kolejka, więc myślę, że tak po 5-10 będzie można coś powiedzieć mocniej. Więc na ten moment ciężko naprawdę stwierdzić, która drużyna będzie grać o awans bezpośredni. I ostatnie pytanie, no, Kamczan. Natomiast myślę, tak? że 10 drużyn jest żywo zainteresowane tym, żeby grać o te baraże. Kamczan, ostatnie pytanie. Też żartobliwe do trenera. Czy Marcin Warcholak ma klauzulę w kontrakcie, że nie musi biegać dodatkowych rundek w okresie przygotowawczym? Nie, myślę, że jeżeli chodzi o tą naszą pracę w Grudziądzu, no to na Marcina trochę tam kuchaliśmy i dmuchaliśmy. Mieliśmy jednego lewego wahadłowego. Marcin, bardzo doświadczony zawodnik. Ten okres zimowy na sztucznej w Grudziądzu, gdzie ta sztuczna jest bardzo słabej jakości. Dlatego takich zawodników bardziej podatnych na urazy staraliśmy się zawsze trochę oszczędzić. To chyba wszystko, no chyba, że macie jeszcze jakieś pytania do trenera. Jeśli nie, no to chyba wracamy do tych meczów drugoligowych i chyba do tych dwóch najciekawszych spotkań, czyli przede wszystkim na początek Olimpia Grudziądz, która rozbija Sandecję 3-1. I pytanie od razu też do Marcina. Czy zaskoczeniem było to, że Olimpia zagrała tak dobrze, czy większym zaskoczeniem było to, że Sandecja tak słabo sobie poradziła w tym spotkaniu? Ja nie powiedziałbym, że Olimpia zagrała tak dobrze i Sandecja tak słabo, bo obserwując skrót z tego meczu, to Sandecja miała również bardzo dużo sytuacji do zdobycia bramki, a Olimpia była w tym meczu zdecydowanie bardziej konkretniejsza. MVP tego meczu no to dla mnie zdecydowanie Gutowski, który zrobił rzut karny, zrobił asystę i strzelił bramkę, więc tutaj naprawdę bardzo, bardzo dobre zawody rozegrał. Początek na pewno trudny dla Olimpii Grudziądz, no bo szybko bramkę stracili po stracie w środku pola i chwilę później mogli stracić drugą, bo strata była w podobnym miejscu. No jednak odpowiedzieli to zdecydowanie. Dobre
transfery. Napastnik z Krzeostrowiec też bardzo dobrze się wprowadził. Zdobył dwie bramki z bodajże z trzech sytuacji, więc skuteczność bardzo wysoka. Do tego wzmocniona linia obrony, bo doszedł Damian Kostkowski na pozycję stopera, doszedł Rafał Kobryń jako prawy obrońca, jest Marcin Warcholak na lewej stronie i do tego Olszewski w bramce, więc myślę, że Olimpia będzie no, taką drużyną bardzo, bardzo solidną. Młodzieżowcy, Wutan, Jarzec, to też są chłopcy, którzy już od około 2 lat są w Grudziądzu. To ściągał Jarca, ściągał prezes Aseński, też akurat ma oko do zawodników razem z dyrektorem Wódkiewiczem i ci chłopcy poprzez to, że trenowali przez ten czas w tej trzeciej lidze, no to zrobili, uważam, olbrzymi progres. Plus jeszcze, jeżeli chodzi o Olimpię, Olszewski, bramkarz na bardzo wysokim poziomie. Olimpia Grudziądz, nie wiem, czy w poprzedniej rundzie w trzeciej lidze, czy ona straciła 10 bramek. Myślę, że chyba nawet mniej, jeżeli chodzi o całe rozgrywki. A z kolei Sandencja, też było tych sytuacji na początku drugiej połowy. To Olszewski przecież obronił bardzo trudną sytuację. Tam z 5 metrów strzelał zawodnik i mogło być różnie. Uważam, że Nowy Sącz też miał kilka sytuacji po ataku szybkim do tego, żeby zdobyć więcej bramek. Więc te pierwsze mecze no nie zawsze do końca są wymierne, a Nowy Sącz myślę, że będzie szedł do przodu. Znaczy, ja bym tutaj zwrócił uwagę na to, że trochę jednak ten wynik przekłamuje jednak moim zdaniem przebieg tego spotkania. To jest zbyt wysoki wymiar kary 3-1. Tutaj jedna bramka to jest maks. To był taki mecz moim zdaniem bliski remisu, jeśli chodzi o sytuację, bo naprawdę Sandecja miała dużo z gry. Natomiast ja bym tutaj dwa takie najważniejsze rzeczy wyciągnął, jeśli chodzi o doświadczonych zawodników Sandecji, no bo Bryła nie może tak sfaulować w niegroźnej sytuacji. Doświadczony zawodnik, który w pierwszej lidze grał, zresztą znam Patryka też osobiście, także tutaj wymagałbym od niego, żeby jednak takich faulów nie robić. No i to był też ważny aspekt, no i to pudło Wróbla chyba z 3 metrów, nie? Czy z 5 przestrzelił taką sytuację, że to po prostu, no to nie da się wygrać meczu, jak takiego czegoś nie strzelasz. Natomiast tak, no Olszewski w poprzednim sezonie, ja go tam wybrałem do trójki najlepszych zawodników, jeśli chodzi o trzecią ligę, grupę pierwszą, także tutaj przychylam się do słów Marcina, bardzo dobry bramkarz, no i zobaczymy, ja gdzieś tam miałem wątpliwości co do tego Grudziądza, ale faktycznie jeśli będą grać tak szczególnie u siebie, to myślę, że jest szansa tutaj spokojnie się utrzymać. No nie, no drużyna wygląda na taką już poukładaną i myślę, że... Ale to spokojnie, to jest... Spokojnie, to jest, wiesz, no jeden mecz. Nie, że spokojnie, mecz, ale wiesz, no ja mam wrażenie, że na przykład spokoju brakło Sandecji w tym meczu, bo dobrze im się mecz zaczął, otworzyli wynik i mam wrażenie, że po tej bramce oni złapali takie flow trochę, a gramy z Beniaminkiem, klepniemy ich tutaj spokojnie, zaraz drugą strzelimy, w drugiej połowie trzecią i wracamy do domu i już gdzieś tam, to trochę Polska Mołdawia taki syndrom im się włączył, nie? Że za dobrze im się mecz zaczął, a Olimpia była stremowana moim zdaniem w pierwszych minutach tego spotkania tą rolą Beniaminka, tą inauguracją, ale jak już złapała właściwy rytm, no to naprawdę dobrze to wyglądało i tutaj bym szukał przyczyn. Nie skreślam Sandecji, natomiast tam też była duża przebudowa i może rzeczywiście gdzieś musi to wszystko jeszcze się przegryźć, tak jak w przypadku Chojniczanki, też dostali kubeł zimnej wody. Trzeba jeszcze po prostu tam popracować nad zgraniem, a trafili na zespół, który no już umie ze sobą grać. Postawimy kropkę na tym spotkaniu. Ostatnie spotkanie, które nad którym posiedzimy sobie dłużej, no to mecz Kotwicy Kołobrzeg z Polonią Bytom. Tutaj goście Beniaminek drugiej ligi pokonali pretendentów do końcowego triumfu. Faworytów nawet. Faworytów na pewno. 1-0 po bramce wolnego. Kto chciałby zacząć omawiać to spotkanie? No to ja powiem szybko, no jeśli chodzi o takie aspekty, powiedzmy, prowadzenia gry i dominacji z gry,
no to wiadomo, że tutaj Kotwica miała więcej, natomiast to były niezbyt konkretne sytuacje. To jednak było takie wstrzeliwanie piłki, no nie ma co ukrywać, no tak jak tutaj wszyscy mówiliśmy, Kotwica olbrzymi potencjał, jeśli chodzi o personalia, ale tutaj brakowało wykończenia, bardzo dobrze bronił Mirus, to jest też na pewno materiał na jednego z topowych bramkarzy tej ligi i nam być może na coś więcej. Ja takiego meczu się spodziewałem, powiem szczerze. Dla mnie to nie jest niespodzianka. Ja obserwuję Polonię od dłuższego czasu, już mówię, że znam te takie najważniejsze ich punkty i absolutnie mnie nie dziwi to wykończenie wolnego, którego notabene typowałem na Króla Strzelców. Także tak, jak tak będzie prał, to brawo Dawid i się pocieszymy na koniec sezonu. Tak jak mówię, napisałem też na Twitterze, liczę na Prime Żagla, bo to jest zawodnik, który ma naprawdę olbrzymi potencjał, w ruchu był i się tak naprawdę nie przebił, ale on w Bytomiu się czuje najlepiej, także liczę na niego. No i tak naprawdę fajnie wygląda ten zespół, myślę, że jest to zespół poukładany i będzie walczył o moim zdaniem o co najmniej górną część tabeli, jak nie coś więcej, a Kotwica, no cóż, no... Nie miałeś takiego wrażenia, że trochę mało dynamiczni byli zawodnicy trenera Bartoszka? No nie wiem, ja w ogóle nie ukrywam, no nie jestem za bardzo zwolennikiem jakby myśli trenerskiej trenera Bartoszka. No tak, takie mam podejście. No raczej tutaj Kotwica myślę, że będzie starała się grać tą przewagą umiejętności indywidualnych. Natomiast jak się ktoś mądrze ustawi i tak jak trener Burek też mówił na konferencji, oni wiedzieli, co mieli grać, no to mogą być ciężary, bo tego elementu zaskoczenia no raczej nie ma i pod koniec sezonu też nie było tak naprawdę. Bo jednak to jest kontynuacja, to jest, umówmy się, no, kontynuacja projektu, który w poprzednim sezonie no, był największym przegranym sezonu tak naprawdę, nie? No umówmy się, że wywalili się na ostatniej prostej i tutaj mówię, tak naprawdę rozpatrujemy Kotwicę w tych aspektach takich no faworyta, natomiast no tak jak mówię, no dla mnie ta końcówka sezonu to jednak była taka bardziej przegrana niż wygrana. No i zobaczymy, zaczyna się to wszystko od porażki, zobaczymy, znowu mówię, życzę oczywiście Kotwicy dobrze, bo tam niektórzy co oglądają będą już sobie wymyślać, że ligowiec nie lubi Kotwicy, nie jest tak, Kotwicę lubimy, bo czym ligowiec mamy nie chwali, lubić, jak jest dobrze, natomiast mówię, no potencjał jest olbrzymi, też umówmy się, wymagamy od zawodników, jeżeli wiemy, że mają umiejętności, to od nich wymagamy, tak, od kogo mamy wymagać, jak nie od Kotwicy, no. No jak się ma Rzeźniczaka w składzie, no to od razu też wymagamy więcej, nie? A tam widziałem na Instagramie ci, że już komorę hiperbaryczną szuka w tym, w Kołobrzegu, także... To będzie wtedy regeneracja niż Bytomiu. No właśnie nie wiem. No, chyba jest tak, dość, rzucam jako społeczność dość mocno go krytykuje. Rzucam jako ciekawostkę bardziej. Także spoko. No, zobaczymy, jak będzie dalej. Marcin, ocena tego spotkania okiem byłego trenera Kotwicy. Znaczy ja myślę, tak, oglądałem ten mecz. Wiadomo, w telewizji się inaczej ogląda niż na żywo. Nie widać wszystkiego, całego pełnego takiego obrazu, ale no, pierwsze 10 minut zdecydowanie dla Kotwicy zdecydowanie agresywnie ruszyli i Polonia Bytom miała problem, żeby się dostosować do agresywności, do tempa meczu w tych pierwszych fragmentach. Parę razy spodziewali się faulu, jednak sędzia puszczał grę. Myślę, że to wynikało z tego powodu, że podczas gry w trzeciej lidze to oni byli zazwyczaj tą drużyną, która dominowała i więcej czasu spędzała w ataku pozycyjnym i wtedy wiadomo, sędziowie częściej gwiżdżą faule dla tej drużyny, ale otrzesnęli się po tych 10 minutach i ruszyło to. Na pewno dużym plusem zawodników trenera Burka było to, że mimo tego, że Kotwica chciała grać wysokim pressingiem od w momencie, gdy Mirus rozpoczynał grę od bramki, no to szli w to i dzięki temu nabierali coraz większej pewności siebie. Uważam też, że w pierwszej połowie Polonia Bytom miała cztery ataki szybkie, które powinna spokojnie zamienić na bramkę, bo Kotwica Kołobrzeg atakowała dużą ilością zawodników, ale był problem właśnie z przejściem z fazy atakowania do obrony i Polonia wychodziła 3 na 2, 4 na 3, jeden słupek, jeden strzał. Jopek mógł chyba tam nakryć piłkę jeszcze, to była chyba trzecia sytuacja, jeżeli chodzi o kontratak i późniejsza sytuacja Andrzejczaka, więc w tej pierwszej połowie mogła Polonia
myślę, że prowadzić. Kotwica bardziej oparta gra na poprzez boczne sektory boiska, ale to też Polonia Bytom zamknęła środek, gdzieś tam skok przygotowany pressingowy na Żubrowskiego i dobrze to funkcjonowało. Indywidualnie Polonia Bytom również mi się podobała, tacy zawodnicy właśnie jak Andrzejczak, Żagiel, Wolny, Gajda, Zeidler naprawdę bardzo dobre zawody rozegrali, czy też Mirus w bramce. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy zespół i doda też kolorytu tej lidze. Dobre zarządzanie meczem przez trenera, gdzieś tam w końcówce w 70 minucie przejście na 5-4-1, kontrola tego wyniku i myślę, że będzie to solidny zespół. A ja jeszcze chciałem pochwalić jednego zawodnika Polonii Bytom, mianowicie tego 12 kibiców. Bardzo ładny wyjazd, bardzo ładna liczba, cholernie daleko, a jednak no, w drugiej lidze naprawdę od razu wysoko. Pokazali się z dobrej strony, wysoko zawiesili poprzeczkę, także chylę czoła. Tak, i tu przyłączam się. I tu postawimy kropkę, jeżeli chodzi o to spotkanie. Spójrzmy sobie na podsumowanie tej kolejki. Inauguracyjny mecz Pogoń Siedlce, ŁKS 2 Łódź. Tutaj był remis 1-1, nie wiem dlaczego tutaj nasze dane się nie zgadzają. Kotwica Kołobrzeg, Polonia Bytom 0-1, Olimpia Elbląg remis 2-2 z Lechem 2 Poznań, Hutnik Kraków pokonuje Skreczem Stochowa 3-0, Wisła Puławy wygrywa z Chojniczanką 1-0. Debiut, inauguracja ligi GKS Jastrzębie, Stal Stalowa Wola. Tutaj oczywiście mowa o Beniaminku. Bezbramkowy remis. Maciek, może dwa słowa tutaj o tym spotkaniu? Chciałbyś na szybko? Na pewno nie powinien to być bezbramkowy remis, bo było bardzo dużo sytuacji i z jednej i z drugiej strony. Pierwsza połowa dla gospodarzy, druga dla gości. Jeszcze w końcówce piłkę meczową miało Jastrzębie, ale no, skuteczność do poprawy. Kiedy tam chyba mógł się ładnie wprowadzić do nowego zespołu, nie? Do poprawy zdecydowanie skuteczność, ale obie, myślę, zaprezentowały się całkiem nieźle te drużyny. Olimpia Grudziądz, Sandecja Nowy Sącz 3-1, Radunia Sężyca na wyjeździe pokonuje KKS Kalisz. Tutaj jeżeli chodzi o dwa słowa, to może ja. Radunia bardzo zaskoczyła chyba swoim nastawieniem na pierwsze 15-20 minut tego spotkania gospodarzy, strzeliła szybkiego gola, co ciekawe z kontrataku, gdzieś po szybkim przejęciu piłki na połowie przeciwnika, no już tego rezultatu nie oddała do samego końca, ten wynik 1-0. Co na pewno cieszy trenera Hartmana, no to Szymon Nowicki, który wpisał się na listę strzelców, oraz też dobra dyspozycja, co ciekawe, Tomasza Adajewskiego. Ja się gdzieś tak trochę podśmiechiwałem, że no przypomniał sobie, jak się gra w piłkę, natomiast to też wynika z tego, że Radunia zmieniła ustawienie z trzyosobowego bloku defensywnego na czteroosobowy i w ostatnim meczu Stomil Olsztyn, Zagłębie 2 Lubin 2-1 dla gości. Tak się prezentują wyniki tej kolejki. Spójrzmy sobie na tabelę. A ta tabela wygląda po pierwszej kolejce w następujący sposób. Hutnik, Kraków, Olimpia, Grudziądz, następnie Zagłębie 2, Lubin, Polonia Bytom, Radunia, Wisła Puławy. Jeżeli chodzi o drugą część tabeli, otwiera ją ŁKS Łódź, następnie GKS Jastrzębie, Stal Stalowa Wola, Stomil Olsztyn, Chojniczanka i na miejscach spadkowych po pierwszej kolejce KKS Kalisz, Kotwica Kołobrzeg, Sandecja, Nowy Sącz, Iskra Częstochowa. Co Maciek, już chyba jak dla Ciebie to by mogło tak zostać, że mógłby się sezon skończyć, nie? Zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczymy. 11 kolejki, nasza kapituła wybrała następujących graczy. Mirus, Polonia Bytom w bramce, linia obrony to Jach, Zagłębie 2, Lubin, Dajewski, Radunia, Zacharczenko, GKS Jastrzębie, Kielisz, Hutnik, Kraków, linia pomocy Gutowski, Olimpia Elbląg, Pawłowski, Lech 2, Poznań, Puton, Wisła Puławy, Rakels, Hutnik, Kraków i linia ataku to Wolny z Polonii Bytom i Herni, czy Czerni, nie wiem, poprawcie Czerni, mnie. Konstantin Czerni. Tak, Konstantin Czerni, Olimpia Grudziądz. Może Marcina zapytamy, bo Marcin nie brał tutaj udziału w naszym głosowaniu na 11 kolejki i kozaka kolejki. Kogo byś najbardziej wyróżnił po tej pierwszej serii gier? Myślę, że Putona Krystiana. Dobry odbiór w środku pola na Borysiuku. Piękna bramka, bardzo taki żywy zawodnik i no bardzo duża waga tej bramki, tak? No bo dobre rozpoczęcie i bramka Stadiony Świata pracował i myślę, że go bym wyruszył.
Natomiast nasza kapituła wyróżniła fanfary. Uwaga, uwaga. Denis Rakels, Hutnik Kraków, zostaje pierwszym kozakiem kolejki, jeżeli chodzi o sezon 2023-2024 drugiej ligi. Serdecznie gratulujemy powracającemu do Polski zawodnikowi Hutnika. Ktoś chciałby może tutaj uzasadnić wybór, czy jedziemy dalej? Ja chciałem powiedzieć, że ja nie forsowałem specjalnie tego, żeby ja też nie było, nie forsowałem. W ogóle kto go wybrał? Gutowski miał być. Goli, asysta, myślę, że fajnie wszedł do ligi. Można było oczywiście, tak jak mówicie, czy to Gutowskiego, czy to Putona, natomiast tutaj... To było na pewno kilka kandydatów. Fajny występ Denisa i myślę, że na taki dobry początek jak najbardziej. No to jeszcze chciałbym Was wszystkich serdecznie zaprosić do Ligi Typerów, do wygrania ligowe koszulki dla zwycięzców klasyfikacji, jeżeli chodzi o typowanie pierwszej ligi i drugiej ligi u nas na serwerze ligowym na Discordzie. Link do naszego Discorda, do serwera discordowego jest w opisie filmu. Są prowadzone konkursy, są prowadzone klasyfikacje. Na pewno więcej szczegółów, jeżeli chodzi o tą Ligę Typerów, może zdradzić nam użytkownik Kynio, którego serdecznie pozdrawiamy, który prowadzi klasyfikację w obu ligach. No i na sam koniec pierwszej kolejki zapowiedź drugiej rundy gier. Zobaczmy, jak to się prezentuje. Nie będziemy chyba typować, bo już trochę nasz czas goni. Wisła Puławy, ŁKS Łódź. Następny mecz to Skraczyn, Stechowa Sandecja, Nowy Sącz. Chojniczanka będzie podejmować rezerwy Lecha Poznań. Pogoń Siedlce, Stal Stalowa Wola. Kotwica Kołobrzeg podejmować będzie u siebie Olimpię Elbląg. Olimpia Grudziądz zagra z Polonią Bytom. Radunia Stężyca z Hutnikiem Kraków. Rezerwy Zagłębie Lubin z KKS-em Kalisz. A GKS Jastrzębie będzie grać ze Stomilem Olsztyn. Jakieś tutaj oczekiwania? Wyczekiwany jakiś konkretny mecz przez Was? No Kotwica, Olimpia będzie fajny mecz. No Radunia, Hutnik, Kotwica, Olimpia. Pojedynek Beniaminków, Olimpia też, Polonia. Tak. Fajna ta kolejka. Okej. No to co? No to jeżeli chodzi o drugą ligę, no to mamy koniec. Serdecznie dziękujemy naszym ekspertom drugoligowym. Dziękujemy Marcinowi. Marcin Puska, dzisiaj debiut na ligowcu. Jak było? Sympatycznie. Mam nadzieję, że będziemy widzieć się częściej. Maciek Krześniewski. Dzięki serdeczne. Możesz już powoli udawać się do Biedronki. A my zaraz wymieniamy swój skład i zapraszamy najpierw na shorta z naszego ligowego podcastu. Krystian Pieczara, zobaczmy, co miał do powiedzenia. Rozmowa przeprowadzona przez Michała Gryckiewicza. To piłka nożna. To jest większość porażek. Medytujesz? Staram się. Staram się, tak. Słuchaj, no to ja testowałem tylko na sobie, a trenerzy czasami każą skakać z 17 schodków i testują to na zawodnikach, albo mają jakieś swoje metody kretyńskie treningowe i to jest straszniejsze, bo oni mogą robić krzywdę innym, nie? A ja robiłem tylko sam sobie. Byłeś kiedyś na terapii? Tak. Trenerzy zamiast chronić albo jakkolwiek edukować tych młodych zawodników, to oni im jeszcze dokładają, nie? Pierwsza liga, jak już tam wjechałem i zobaczyłem, co tam jest, to sobie pomyślałem, ale się wpierdoliłem. Okoliczności tego transferu były fatalne i ja się źle zachowałem. I rzeczywiście bije się w piersi. Taka skaza trochę, tak? Tak. I jakbym miał powiedzieć, z czego jestem w życiu niezadowolony, to z tego, jak się wtedy zachowałem. Daniel Myśliwiec. Na początku, jak się poznaliśmy, to myślałem, że Jezus Maria, trafiłem w końcu trenera, który mnie rozumie. Klub się wypina, klub chce mieć się zdrowego, tyle ich obchodzi. No. Czyli czasami... jesteś problemem, jak masz kontuzję. No tak, jak jesteś kontuzjowany, to cię wyrzucają do śmieci, no. No i wracamy po krótkiej przerwie. Ligowy podcast. To była rozmowa Michała Ziomsona-Gryckiewicza, który już jest u góry ekranu z Krystianem Pieczarą. Cześć, Michał. Jestem z Krystianem Pieczarą? Nie, jestem z Olkiem Bladowskim, Pawłem Kruszem i Michałem Czerniakiem. Mówię o twojej rozmowie. A ja już za dużo czasu spędzam ostatnio z Krystianem, także już mi się myli wszędzie, jest Krystian. Odpalam meczyki, jest Krystian, TVP, jest Krystian. Tutaj nawet retro trochę zalatuje takim Malikiem Montaną, więc też jest Krystian. Malikiem Pieczarą. A żeby było jeszcze śmieszniej, Malik Pieczara pojechał właśnie do Turcji, także pozdrawiam. Jest z nami też potężny redaktor Paweł Krusz, witamy serdecznie. Witam wszystkich serdecznie. Potężna koszulka Aston Villa Football Club. Zwolennik Unaja Emery'ego czy Matiego Kasza? Nie, no ja przede wszystkim tutaj na plecach mam Jacka Grealisha. Myślę, że to jest właśnie nawiązanie do tego, że też się lubię dobrze bawić.
No, Okej. jak w wakacje, idealna koszulka na wakacje. Ale dzisiaj na trzeźwo. Tak, dzisiaj oczywiście. Ruszel, to okay. musimy w końcu to sprawdzić. No okej, okay. W takim razie myślę, że w najbliższym jakimś wypadzie do stolicy, a jestem tam powiedzmy w miarę często, staram się przynajmniej raz na miesiąc czy dwa być, no to trzeba wtedy zobaczyć, przetestować. Dobrze. Kto jest mocny w słowach tylko. No dokładnie, zapraszam. No to może co, Michał, zaczniesz od apelu o łapki, bo mamy 99, jak nie będzie 100, to nie zaczynamy pierwszej ligi. Mamy 100 już. A, okej. Okay. Możemy zacząć. Świetny apel. Dziękuję. Sam jakby. Ja mam na swoim panelu 99. 99, no? 100, nie, ja mam 100, może mi się coś nie otwiera. Dobrze, no to bardzo proszę, żeby znalazła się dobra dusza, która da nam setną łapkę, a potem jeszcze najlepiej tak 20 albo 30 kolejnych chętnych, którzy dołożą troszeczkę tych łapek. Dołóżcie do pieca, bo pierwsza liga walczy. Ja gram w obu drużynach. Druga liga 99 łapek zrobiła. Ciężko to będzie przebić. Oj. Ale wierzę, że pierwsza liga da radę, że są tam jednak solidne ekipy, które pokażą, że nie wymiękają. To teraz jest ten moment, żeby to pokazać. Go. Opola pewnie lajkują. Sześć łapek wbiliście. No come on, pierwsza liga. No naprawdę stać was na więcej. Ależ to była kolejka. Ale Stal też niech da łapkę. Jak jest Stal z nami, smutna Stal, to też zapraszamy. Smutna Stal, szczęśliwa. Nie, no smutna też jest Polonia. Może dlatego tak słabo. Słuchajcie, słabym. Jakby nam dzisiaj cały znicz Pruszków, który przyszedł na znicza, łapek bił, ale byśmy mieli łapek. No Jezus. A to gorąca atmosfera chyba była i przed spotkaniem, i na konferencji, podczas spotkania. O, no to co, lecimy już kolejka tak bez harmonogramu? Lecimy bez harmonogramu o wszystkim, czy trzymamy się czegoś, bo nie, możemy gadać. Potrzymajmy się naszego harmonogramu, a nasz harmonogram mówi, że zaczynamy od show Luisa Fernandesa. No czy jesteście zaskoczeni, że Luis Fernandes wita się tak z nową drużyną, z drużyną Lechii Gdańsk? Nie. No, ja jestem bardzo zaskoczony mimo wszystko. Ten mecz spektakularnie zepsuł mi kupon, którym za 2 złote mogłem kupić samochód żonie, mniej więcej, żeby zobrazować, ile pieniędzy mi zepsuł, zabrał Luis Fernandez swoim hat-trickiem. Bo czyli jakieś na 3 tysiące, tak? Kurde, na 24 koła miałem kupon za 2 złote, nie? Na całą kolejkę. No, spoko ale tam nie siadły później jeszcze, nie siadły mi 3 mecze na tym kuponie ogólnie, ale ten był pierwszy. No ja postawiłem na Chrobrego, myślałem, że Lechia, no to jednak sam Fernandez nie uciągnie tych taczek, a jednak uciągnął, się okazuje. No i no, kurczę, nie wiem co dalej o tej Lechii myśleć, no bo czy ten Chrobry taki słaby, jak wy sądzicie? Tak, i szybko jeszcze obliczyłem, że jak kupon na 25 tysięcy, to za 6 takich kuponów możesz sobie na miesiąc kupić Fernandeza. Znaczy, no, może dla ciebie prywatnie grać na podwórku, bo właśnie mniej więcej tyle płacą mu w Lechii, ale jak widać, kurczę, to się opłaciło i przede wszystkim myślę, że to jest taki, no już pierwszy krok. Lechia pokazuje tutaj, że jak masz Fernandeza w formie, to po prostu jesteś w czołówce i nie ma tutaj mowy o jakimś, nie wiem, uczeniu się ligi albo coś w tym stylu, tylko grasz o awans od początku, no, a też obrona Chrobrego jest dalej słabiutka i też po tym poprzednim sezonie nie wyciągnęli wniosków, gdzie jest sytuacja, że Fernandez sobie po prostu wjeżdża, robi na zamach jednego, potem jeszcze wbiega do pola karnego, on prowadził piłkę przez, nie wiem, no chyba przez jakieś 15 metrów i nikt go nie atakował, no i wjeżdża sobie chłop, strzela po dłuższym słupku i dziękuję bardzo, bramka do szatni i za chwilę jeszcze w drugiej połowie strzela dwa rzuty karne, więc według mnie no to jest jedyny człowiek w tej lidze, który tak samodzielnie potrafi od A do Z wygrać mecz, moim zdaniem. Ludzie kiedyś przychodzili na Ronaldinho w Barcelonie, to teraz chodzili w Wiśle na Fernandeza, teraz będą chodzić na Lechię na Fernandeza. By jakby tak zapełnił ten Baltic. No to jest raczej niemożliwe. Natomiast ja pytałeś, Olek, czy jesteśmy zdziwieni. Ja myślę, że ja sam w sobie jako tak nie jestem zdziwiony, no bo jak zarabiasz takie pieniądze, no to musisz dawać tą jakość i jakby bierzesz pewniaka, który zapewni tą jakość. Tak sobie myślę, no. No. No już nie jeden taki był, co pieniądze. No dobra. No. Jakości nie dawał. No, ale dobra, no na drugą ligę to... A może jest też tak, że ta po prostu ta pierwsza nasza liga to jest liga dla niego. No może i to tak mogę będzie. Mogę cię tu skontrować choćby Jakubem Rzeźniczakiem pewnie, nie? No. No ale to nie są pewnie takie pieniądze, no. No inna liga. Ale proporcjonalne do ligi pewnie też są jakieś tam. No, myślę, że podzielić na 2 albo nawet i więcej, jeżeli chodzi o Rzeźniczaka. Natomiast... Ciekawe jest to, że kluby z ekstraklasy nie były go w stanie zakontraktować, bo dla nich był po prostu za drogi, nie? No to jest turbo ciekawe. Ktoś tam sięgnął z tylnej kieszeni, jak to Maciek mówi, no i tego Fernandeza podpisali. Natomiast chciałbym zacytować Szymona Grabowskiego. No właśnie, to zrobiłeś, tak? Jest na ekranie. Aleś to zrobił, super. No to ja przeczytam. Widzisz. Ciężko się spodziewać transferu takiego kalibru jak Luis Fernandez.
bo dzisiejsze spotkanie pokazało, że ta liga jest, nie jest dla niego. On sobie z tego zdaje sprawę i wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Ciekawe zdanie. Ma wokół siebie dużo bardzo dobrych zawodników, którzy dzisiaj na niego popracowali, tworzą się kolektyw. No i to jest ciekawa myśl. Ma wokół siebie dużo bardzo dobrych zawodników, którzy dzisiaj na niego popracowali, ale my mamy chyba, Paweł, wrażenie, że on sobie sam trochę wypracował też, szczególnie tą ładną bramkę, nie? No tak, no ale wiesz, ale z drugiej strony potem rzuty karne, no to już gdzieś, o ile się nie mylę, nie po jakiejś sytuacji, gdzie on bezpośrednio był faulowany, tylko on już był potem egzekutorem. Poza tym też ładna bramka Biegańskiego, tak, który no moim zdaniem to jest właśnie taki zawodnik, że on miał fajne wejście do Ekstraklasy, pamiętam, do Lechii, ale potem szybko zgasł, wypożyczenie do Tychów, ale myślę, że kurczę, Biegański w formie, no to masz takiego pierwszoligowca, że ło jacie. Więc ja myślę, że jak wiecie, jeszcze Biegański będzie pracował na takiego Fernandeza, no to jest naprawdę no środek pola właściwie nie do przejścia, nie? Przód i tył. No mamy tą Lechię omówioną, natomiast jeżeli chodzi o Krobry, ja bym w ogóle nie wyciągał żadnych wniosków na razie, to nie, no ja już wyciągam. Ja już po rundzie wiosennej wyciągam, że Krobry to leci w tym sezonie i ja się nie boję tego mówić, bo oni wiosnę mieli katastrofalną, tam się nic nie zmieniło. Na pewno z tego, co wiem, to jest trochę tam syf. Steblecki chce wymusić, znaczy wymusić, jak słyszałem, wymusić powiedzmy. Chce odejść po prostu do Wisły Płock. Tam jest jakiś syf wewnętrzny troszkę, no może to ryba przyjdzie do głowy. Ja się też mocno zastanawiałem nad przy typowaniu naszym, przy tej naszej zabawie w typowanie rozstrzygnięć ligi, nad kandydaturą Chrobrego do spadku, bo tak jak Michał powiedział, ta runda wiosenna nie napawała optymizmem, tam się aż tak wiele nie zmieniło i też ten pierwszy mecz, no nie oszukujmy się, z nie najlepszą Lechią Gdańsk, jeżeli chodzi o personalia. Jak spojrzymy w ogóle sobie na obronę Lechii, no to tam też, szczególnie ten środek, no to nie są zawodnicy, którzy gdzieś mają jakieś szczególne doświadczenie, jeżeli chodzi o grę na tym szczeblu rozgrywkowym, a tam praktycznie można powiedzieć, że Chrobry tak mocno nie zagrażał bramce Lechii Gdańsk i no na razie nie zapowiada się to optymistycznie, jeżeli chodzi o drużynę Chrobrego. Ten mecz chyba sobie już zostawimy. Tak jest. I przenieśmy się może, teraz spojrzę sobie na mój scenariusz, może zostawmy sobie na razie rekord frekwencji na Zniczu, a przejdźmy do Gdyni. Do Lublina. Nie, do Gdyni. Jedziemy do Gdyni. Tam Arka grała przy pustym, znaczy przy pustym, przy prawie pustym stadionie. A wiesz, gdzie był właściciel? Ja wiem, gdzie był właściciel. No. Może nie, właściciel, no powiedzmy ojciec właściciela, o tak. Ale nie był sam. Nie był sam, był na meczu w Warszawie, natomiast cała reszta, ta druga frakcja, jeżeli chodzi o zespół z Gdyni, była w tym samym czasie w innym miejscu, w nadmorskim mieście, a więc na słynnej górce przy Jismonda. Tam prowadzili doping, tam gdzieś mieli spotkanie, uhonorowali również Markusa, natomiast sam mecz oglądała garstka widzów i ten mecz to takie déjà vu z poprzedniego sezonu, Paweł. Ty chyba wiesz najlepiej, bo co tydzień praktycznie, co drugi tydzień rozmawialiśmy sobie na temat Arki jako drużyny, która nie potrafi grać u siebie i to też potwierdziło się w tym spotkaniu. Co prawda bardzo szybko strzelona bramka, ale potem to Brookbet dochodził do głosu. No i o mało co w dziesiątkę nawet tego meczu nie wygrali. To znaczy, jeżeli chodzi o Arkę, to faktycznie jak zwykle jest to samo u siebie i nie ma trzech punktów, ale mi się wydaje, że w ogóle oni po raz pierwszy od dawna mieli farta. Naprawdę po prostu im się poszczęściło w tym meczu, no bo tak jak mówisz, to w ogóle ile Termalika im zrobiła prezentów i to, że jeszcze nie wykorzystali w 90 minucie karnego, no to ja myślę, że Termalika to już sobie tak sama odjęła dwa punkty na samym początku. Przecież to były jakieś piłkarskie jaja, co oni tam przecież wyprawiali. No wyobraźcie sobie, że macie mecz inauguracyjny, walczycie o awans, no w końcu byliście tak tego blisko, tam wam zabrakło no po prostu, no wiecie, bramki do zdobycia i wygrywacie z Puszczą, jesteście w Ekstraklasie i się nastawiacie, macie nowego trenera, wszystko i wiecie, jest taka pompa, każdy chce wejść z buta w sezon, maksymalna koncentracja trudnego rywala, 18 sekunda, oddajesz w ogóle, wiesz, we własne pole karne, ten jeszcze skóra się jeszcze tam przewraca, zdołał jeszcze się podnieść i strzelić. No nie, a w ogóle ta druga bramka też, nie? Przecież chociaż tam, gdyby ta piłka nie wpadła do siatki, myślę, że zagwizdany byłby rzut karny, bo z tego, co widziałem na powtórkach, była pokazana
korzyść, więc gdyby ale ta bramka... piłka leciała do siatki tak długo, jak Fernandes miał piłkę tak. przy tej akcji bramkowej. No dosłownie tyle samo. Leci, leci, ten się przewraca. Nie no, ale to oni sobie no naprawdę strasznie zrobili kłopoty, bo mieli szansę na doskonały wynik, biorąc pod uwagę to, że wiesz, grasz w dziesiątkę, a tak naprawdę to dajesz rywalowi strzelić we bramki właściwie nie dlatego, że on po prostu gra jakoś niewiarygodnie, tylko dlatego, że ty grasz kijowo w defensywie. No i jeszcze ta czerwona kartka to było dokładnie ten sam case, też strata tuż przed polem karnym, chłop musi gdzieś tam ręką zagarniać, tak więc no Termalika na własne życzenia, Arka dosyć dużo szczęścia moim zdaniem na początku. Jeszcze jedna ciekawostka a propos tego spotkania, ten błyskawiczny gol zdobyty przez Kacpra Skórę w 19 sekundzie nie był najszybszym trafieniem, jakie oglądaliśmy w ostatnich latach na boiskach Fortuna pierwszej ligi, jak tutaj nam napisał Hubert, sportowy Tarnobrzeg w sezonie 2018-19. Mateusz Klichowicz w barwach Sandecji na listę strzelców w meczu z GKS-em Jastrzębie wpisał się już w 16 sekundzie, a więc 3 sekundy wcześniej. To taka... Ja nie wiem, skąd on to bierze, ten Hubert. No, ja dobre info. Niezastąpiony. A właśnie, słuchajcie, teraz chwila przerwy, autoreklama. Jeżeli chodzi właśnie o takie ciekawostki, o takie rzeczy, to dużo się będzie działo. Już w tym tygodniu Michał Czerniak oddaje głos. Tak, drodzy moi widzowie, czwartek widzimy się na quizie, pierwszym w historii ligowca quizie z pierwszej i z drugiej ligi, który przygotowaliśmy właśnie z Hubertem, czyli sportowym Tarnobrzegiem, który zawsze takie asy z rękawa wyciąga, więc postanowiłem go wciągnąć w ten projekt, żeby nie zepsuł nam tego quizu, bo wiem, że gdyby to on brał nim udział, to właściwie można by było się rozejść. Mamy dla was nagrody, które wynegocjowałem z Ziomsonem. Ziomson, jakie mamy nagrody? Pies, kot i butelka whisky. Okej. Okay. To... Nie, żarty, żarciki. Co mamy? Mamy koszulkę, ale koszulkę, słuchajcie, chyba nową naszą, bo my mamy nowy sezon i czekam właśnie na przesyłkę od Power Canvas. Będziecie mogli nas zobaczyć w nowej odsłonie, jak idziemy, jak kluby piłkarskie, będziemy mieli swoją nową koszulkę. My dokładnie. Już widzieliśmy, nikomu się nie podoba, tylko wiemy. Mi, także będzie ładna. natomiast... To jest taka sekcja rugby, no ale dobra. No. Sekcja rugby, poszliśmy w tą stronę, natomiast Olek Bladowski się zmieści, bo ma większy rozmiar. Także koszulka będzie nowa, będzie zaprezentowana, do tego będzie kubek i worek do wygrania. Klasyczne nasze pierwsze, gadżety. Drugie i trzecie miejsce dostaje nagrody. Warto być na czacie na naszym quizie, warto odpowiadać na pytania. Będą różne kategorie, będzie ciekawie, będzie coś dla takich właśnie fanatyków statystyk, grzebania gdzieś tam w historii, ale będzie też coś dla takich kibiców, którzy nie mają aż tak biegłej wiedzy w jakiś tam ile bramek strzelił 10 lat temu, nie wiem, Grzegorz Goncerz w barwach jakiejkolwiek drużyny wtedy grał. 21 w GKS-ie. Na przykład. Tylko będą też takie pytania, gdzie nawet nie mają... Jebany, ty, no nie mogę. Nie, bo dzisiaj skarb kibica czytałem i tam było. Nawet nie mając jakiejś super wiedzy, można też będzie parę punktów zdobyć, choćby refleksem, bo też takie pytanka będą na refleks, także spokojnie, dla każdego coś się znajdzie. Jeden punkt dajemy za dobrą odpowiedź. Kto ma najwięcej, wygrywa koszulkę premierową, niezapluty, nowy wzór. Specjalnie przygotowany na ten sezon. Drugie miejsce tam Kubeczek dostanie, a trzecie worek. Także ty, a Olek, może pokażemy. Mamy na szybko, czekaj, ja ci podeślę, dasz to radę. To mi podeślij, zaraz pokażemy na żywo, a jeżeli jesteśmy już w takiej sekcji ogłoszeń, no to oczywiście zapraszamy na naszą stronę internetową www.ligowiec.org. Cały czas się tam nasza strona rozwija, nasz dział socjalny, jak my to nazywamy z Ziemsonem, rozrasta się, cały czas aktywnie działa, są wywiady, są podsumowania, są zapowiedzi kolejek, są artykuły praktycznie codziennie, więc jeżeli macie czas, jeżeli chcielibyście poświęcić chwilę na to, aby poczytać sobie coś o... Jak bardzo polska piłka jest sexy, tam możecie się dowiedzieć. Dokładnie, jak polska piłka jest sexy, no to zapraszamy na naszą stronę internetową www.ligowiec.org. Już sobie ściągam to zdjęcie, które mi Ziomson wysłałeś. No ciekawe, co powiecie. No bo taka w sumie niespodziewana premiera, natomiast myślę, że na zdjęciach po prostu jak już będziemy je mieli, to i tak będzie inaczej wyglądało fajnie. Szybko poszło, ale to teraz działa z tym nowym naszym layoutem. Ojej. O, mamy już, tak? Super. No i co myślicie? Dajcie znać na czacie. Ładne? Ładne, nieładne? Ładne, brzydkie. Ligowa jebanka to będzie, jakby zrobimy bawełniaki takie, ale to jest hasło. A właśnie, a propos naszych stałych
stałych kącików. Michał, przygotowałeś dzisiaj kącik tuby łęcznej? Jeszcze nie, ale daj mi 2 minuty albo 3 i zaraz mogę przygotować. Na koniec możemy wyznaczyć jakiś próg, jak będzie 150, to zrobię radę, 150. Fajne, łęcznej. Tam dużo nie trzeba, to się samo robi, wiesz, to jest taki samogreź. Tam wystarczy tylko wejść tam. Tak, już masz kącik. Różdol, ty wiesz, co się dzieje w tubie łęcznej, czy nie jesteś? Nie, no, nie możemy w tym tygodniu nie sprawdzić, czy coś wiadomo w sprawie wody w Cycowie. No, bo tak. To jest jakby... Dobra, ale to później, lecimy na dobra, lecimy dalej, rekord frekwencji, nie wiem, czy akurat rekord frekwencji, ale na pewno najwyższa frekwencja od długiego czasu w Pruszkowie. Michał, ty byłeś na tym spotkaniu, Znicz wygrał z Resowią 2-0. Trochę tutaj się śmialiśmy, że to mecz takie o 6 punktów w kontekście walki o utrzymanie. Resowia bliska już mam spadku, pierwszą tak? Perełkę z tuby łęcznej, jakby co, przepraszam. Tak. Resowia bliska spadku już, tak? Resowia bliska spadku, gdzieś trochę taka atmosfera, nie powiedziałbym, że napięta, ale na pewno trochę poddenerwowany wywiadem na klubowym kanale Resowi trener Misiura. Co ty o tym sądzisz? To ja sądzę o czym? O wszystkim? Czy... O wszystkim, o meczu i o tej sytuacji na konferencji. Dobra, ja sobie w ogóle taki zrobiłem mazowiecko-futbolowy weekend. Najpierw byłem na Polonii, potem byłem na Zniczu. Co się śmiejesz? No z tej tuby. No bo a, no to później, dobra, zrobimy dobre, na koniec. Dobre, na koniec zrobimy heheszki. Teraz się skupmy na robocie. Już przepraszam. Natomiast jeżeli chodzi o Polonię, no to będziemy o tym jeszcze rozmawiać. O motorze jeszcze nie było, bo to jest klasyk na naszym czacie. Było o motorze. Nie było o motorze. Także pojechałem sobie na Znicza. No i sobie tak myślę, jest 14:30, tam do Pruszkowa mam 20 minut. No to sobie wyjadę, będę za 10, zaparkuję, wyjdę, no tam 15 z hakiem wejdę, nie? No to podjeżdżam 15:02 i taka kolejka, że panie, jak w PRL-u i mówię, no to ja szybko tam nie wejdę. No i stanąłem sobie w tej kolejce, nagrałem sobie to szybko na shortsa, możecie zobaczyć na naszym kanale. No i co ciekawe, były dwie kasy czynne, no zdecydowanie było zbyt wiele ludzi, żeby to szybko, sprawnie poszło, no to sobie kupiłem gdzieś tam szybko bilet w internecie i sobie wszedłem, 30 parę złotych kosztuje, 38 bodajże. No i cóż, no stadion prawie że cały zapełniony, sporo ludzi, fajna atmosfera, ciepło, tylko obok jakieś pikniki, dzieci, jakieś food trucki, także takie święto można powiedzieć trochę w Pruszkowie. Czemu o tym mówię? No bo właśnie te mecze się tak kojarzą w Pruszkowie tak smutno, że tam nikt nie chodzi i tam trzech gości krzyczy coś tam, różne rzeczy śmieszne, także tak. No ale nie, było całkiem sympatycznie. Poza tym popatrzyłem sobie, jak grają, no to najpierw Resowia grała tak, powiedziałbym, bardziej ligowo w piłkę, widać było, że po prostu są w tej pierwszej lidze, natomiast potem już Znicz grał swoje i Znicz grał bodajże, nie wiem, 2 nowymi zawodnikami, trzeba by to było jeszcze sprawdzić, już teraz z głowy mówię, natomiast 3? Sprawdzasz chyba, teraz. Chyba 2 albo 3, jakoś tak. Mleczko, no. Błyszko i Krajewski. Nie, no Mleczko to już grał, to Błyszko aha, i Krajewski. Sorry, tak. Mhm. Okay. Błyszko i Krajewski. Notabene widziałem na trybunach partnerkę Miłosza Mleczki, która wydała książkę, bardzo głośną. Może się uda zaprosić Jessica do podcastu, także myślę, że to by było na pewno ciekawe. No i sporo ludzi generalnie tutaj ze świata piłki było w Pruszkowie. To do samego meczu. Mariusz Misiura top, nic więcej nie będę mówił. Ale co by Znicz zrobił, co by Znicz zrobił bez Szumena Gamacu, wokół którego było dużo, powiedzmy, takich transferowych plotek? Na pewno więcej by zrobił, mniej by zrobił niż bez Szumy z Mariuszem Misiurą, gdyby go nie było, może tak, bo ja tu zawsze będę podkreślał. Ja nie kryję sympatii do trenera i do jego warsztatu, bo to było widać, jak oni grają po prostu z Resowią. Natomiast jeżeli chodzi o Szumę, no ja już dawno mówiłem i polecałem go do wyższych lig. Nawet takie shortsy nasze były najciekawsi zawodnicy drugiej ligi. No i Szuma też tam oczywiście był jednym z pierwszych. Fajnie grał, ale też Pomor super wytrzymał ten debiut w tej pierwszej lidze od dawna. Nie wiem, czy on debiutował też osobiście. W każdym razie jest kapitanem, utrzymał ciągnął ten wózek. Bramkę piękną strzelił. Nawet mu po meczu przy zbijaniu piątki powiedziałem, że no drugiej to już takie nie strzelisz, nie? Pół żartem, pół serio, to tak tylko delikatnie uśmiechnął, był tak skupiony, nie zaczaił mojego żartu i po meczu musieliśmy to wyjaśnić, także tutaj Pomor już wszystko jest ogarnięte, już się nie gniewamy, natomiast nie, naprawdę, dobry mecz Znicza, Znicz pokazał futbol taki, no jaki, taki, może nie, że prosty, to będzie złe słowo, ale tak, no strzeli te gole,
jakoś tak łatwo dosyć, nie? Pomarł daleka, potem szuma, piłka się podbijała, wpadło. Co więcej, no ta murawa w Pruszkowie może sprzyjać Zniczowi paradoksalnie, no nie wiem, bo ciężko się tam gra, piłka skacze, to na pewno. Co do jeszcze spiny na konferencji, słuchajcie, no to takie rzeczy się zdarzają. Piłka nożna to nie jest głaskanie się po głowach, żeby inaczej nie powiedzieć. Dwóch dorosłych ludzi tam zabrało głos. Trener Misiura ma troszkę inną mentalność niż nasza Polska i troszkę inaczej patrzy na pewne sprawy. Chciałby nas niekiedy niczym Leo Benhaker powyciągać z domków drewnianych, dlatego ja się nie dziwię jego perspektywie, natomiast też Paweł nie zrobił nic złego moim zdaniem, totalnie jakby no emocje gdzieś tutaj może wzięły górę i myślę, że każdy powiedział swoje i rozeszli się w swoje strony, tyle. Paweł, Michał, macie jeszcze coś do dodania, jeżeli chodzi o ten mecz? Nie. To znaczy ja bym tylko powiedział jeszcze że Oresowi, że szczerze to no gdybym był ich kibicem, to bym troszkę się obawiał, że pierwszy mecz w sezonie już dostajesz od Znicza. Znaczy ogólnie rzecz biorąc problem tam był taki, że wiecie, nawet jak tam wygrywali obrońcy jakieś główki, to z drugiej linii tam nie było nikogo, żeby w ogóle podejść. No i tam sobie, wiesz, jak na Gabatsu ma tyle miejsca, no to może sobie tam brylować. Pomorski może strzelać z dystansu, no i tak to się dla nich skończyło. No też ofensywa tam jest taka troszkę eksperymentalna, jak sobie patrzyłem, Górski, Łyszczarz i Urynowicz. Taka trójka, że każdy gdzieś miał w swojej karierze jakiś lepszy czas, ale teraz to każdy daleko jest od prime'u. Dlatego myślę, że jeszcze troszkę czasu minie, zanim to zacznie funkcjonować. No a Znicz może się cieszyć, kibice w Pruszkowie jak najbardziej, aczkolwiek schody się dopiero zaczną, a to mi się wydaje po prostu był słabszy, jeden ze słabszych przeciwników. Mhm. Jeszcze a propos tego spotkania, gdzieś zaraz po nim rzuciło mi się w oczy wypowiedź Maćka Górskiego gdzieś dla klubowej telewizji. Dzisiaj też wstawiałem wam na grupę ten wywiad. Nie wiem, ja generalnie to te meczowe, pomeczowe, przedmeczowe wywiady nie, i też no te wywiady w trakcie. Algorytm. Tak, to jest takie no, sztampowe pytanie na początek, jaka była przyczyna porażki, no i odpowiedź, że no nie do końca realizowaliśmy założenia taktyczne. No gdzieś tam się śmiałem, że jeszcze jakby powiedział... Ci lepszy napisał. Tak, że jakby powiedział jeszcze, że w szatni powiedzieliśmy sobie parę mocnych słów, ale nie zadziałało i po meczu musimy wyciągnąć wnioski i patrzeć z optymizmem w przyszłość, to myślę, że gdzieś tam takie ligowe bingo by zaliczył. No nie wiem... Te wywiady pomeczowe z zawodnikami dla mnie powinny być już powoli wycofywane, bo nic nowego tak naprawdę nie wnoszą. Kropka przy tym spotkaniu i przenosimy się na spotkanie Górnika Łęczna z Wisłą Kraków. To był chyba... No bo ja mam gadać, nie. Tak, no porozmawiaj sobie. To był moim zdaniem jeden z takich fajniejszych meczów, jeżeli chodzi o tą kolejkę drugiej ligi. Można powiedzieć, że i jedna i druga drużyna miała taką postać wiodącą w Górniku, Miłosz Kozak, na pewno trzeba go wyróżnić, pokazał, że tutaj że aspiruje do miana Kozaka kolejki, no a po drugiej stronie no przede wszystkim kapitalny debiut Goku. No to Dokładnie. Może panowie o Wiśle, ja coś o Górniku. No mówiłem w zeszłym tygodniu, że kibice Wisły chyba jeszcze nie do końca wiedzą, kogo ich klub ściągnął, to może powoli się przekonują o tym, że Goku w formie, Goku, który się tam dobrze zaadoptuje, to naprawdę może być gracz, którego będą wspominać przez lata, będą go nosić na ustach i będą o nim śpiewać przyśpiewki. Ten mecz to pokazuje, Goku zdobył bramkę po ładnej akcji, dołożył asystę, można powiedzieć, bo też przy drugiej bramce zaliczył piękne podanie. No i widać, że dobrze się czuje w Krakowie, że pewnie wchodzi w ten zespół. Zresztą no, w tym otoczeniu hiszpańskim to trudno, żeby się dobrze nie czuł. W Podbeskidziu też miał taką grupkę, powiedzmy, hiszpańsko-argentyńską, gdzie się tam trzymali razem. Tutaj jest podobnie. Natomiast no, mimo wszystko chyba gdzieś tam ten wynik dla Wisły może być rozczarowaniem, bo no, Górnik Łęczna chyba wydaje mi się, że był to zespół do ogrania, mimo to patrząc z perspektywy Wisły oczywiście, a mimo to dali się troszkę zaskoczyć. Co sądzicie?
Mi się wydaje, że w Wiśle ogólnie zabrakło szczęścia w tym meczu, bo był tam słupek, była wybita piłka właściwie z linii. No też ta bramka Kozaka, no wydaje mi się, że raczej taki no ligowy centrostrzał, nie? No bo żeby, nie. Żeby nie. Tak wykminić, to nie uwierzę, że ktoś tak wykminił, żeby stamtąd strzelać. Wydaje mi się to wręcz niemożliwe. No ale w każdym razie, wiecie, ja pamiętam jak Wisła zaczynała... Ja pamiętam, jak takimi piłkami trenują, to potem może takie, wiesz, lepsze wchodzą. No. Piłkarską. Tak, ale ja pamiętam, jak zaczynała Wisła poprzedni sezon i to było, to też był remis, tylko że to był chyba remis, o już nie pamiętam, z jakimś małopolskim zespołem oni wtedy zaczynali, z Sandecją. I ja pamiętam, że to była taka brzęczkowa piłka 0-0, błędy w defensywie, to mieli szczęście, że oni tego nie przegrali i już była bardzo ponura atmosfera. Tutaj teoretycznie też mamy remis na początku, ale jest Goku w formie widać. Rodado też się przy nim dobrze czuje, tam 7 Hiszpanów jest w pierwszym składzie, więc wydaje mi się, że to jest, co prawda zabrakło według mnie szczęścia, też Górnik miał dobre stałe fragmenty, ale to jest zapowiedź tego, że Wisła jest mocna i mi się tak wydaje, że teraz jest zupełnie inny obraz niż na początku tamtego sezonu i teraz mi się wydaje, że po prostu pokazali, że są mocni. Mhm. Jeszcze a propos Wisły, jak oceniacie hiszpańskiego bramkarza i w ogóle jak oceniacie tę decyzję trenera Sobolewskiego, że kosztem Biegańskiego postawił właśnie na Hiszpana? To znaczy ja w ogóle gdzieś tam czytałem, że na przykład Maciej Żurawski wypowiadał się, że Biegański było widać w tamtym sezonie, że ma za mały zasięg, że jakieś takie właśnie tego wynikające błędy z jego wzrostu i sprawdziłem, ten Hiszpan ma 2 centymetry więcej. Więc jak widać, no 2 centymetry robią różnicę. No wzrostu według i przeglądu i według Transfermarktu, tam Biegański jest 1,90 m, on jest 1,92 m, więc no może te 2 centymetry tutaj robią jakąś kluczową różnicę. Mm-hmm. Okay. To o Górniku, Michał. O Górniku, Michał, no mi to jest niezręcznie, tak jak Maćkowi, no ale dobra, zawsze się wymaga więcej. Podliński bliski strzelenia gola, nie udało się, szkoda. Jak Roginić? Ja muszę coś zrobić w ogóle. Jak on strzeli gola, to ja coś muszę zrobić. Jak Roginić ci się podoba? Będzie taki ten challenge. Roginić? Nie wiem, nie podobał mi się. No, krótko mówiąc. Nie podobał mi się. Podobał mi się Miłosz Kozak. Ja uważam, że to jest taki gość na miarę Pirulo, że może się bawić momentami w piłkę w tej lidze. I ta bramka wcale nie była nieplanowana, bo on był tak ustawiony, że on, znaczy była planowana tak, że on był tak ustawiony, że naprawdę patrząc na jego lewą nogę, na to co robi, mógł tak sobie zwariowanie pomyśleć, a ma stylówkę taką, że się rzuca w oczy, więc może jest taki trochę wariacik, że zmieścił tą piłkę. Natomiast... A tam jeszcze z Wolnego miał szansę chyba, nie? Ja bym chętnie takie rzeczy weryfikował, że teraz... Zadzwonimy do Miłosza. Nie. Chodź, pójdziemy na boisko, postawię ci piłkę i kopiesz 10 razy ze stojącej piłki bez sytuacji meczowej. Zobaczymy. Ale mi? Ja mówię do niego, do tego Kozaka, nie? No. Goals recreate, pierwsza liga. Jeżeli faktycznie, wiesz, 9 na 10 takich zmieścisz ze stojącej piłki w sytuacji niemeczowej, bez presji, no, szanuję, ale masz technikę, tak, nie? No ale tak wiesz, poważnie... zawsze można zrobić tak jak Kai Havertz, nie? Na turze po USA. Żadne nie strzelić. Tak, żadne nie strzelić. Ale tak poważnie mówiąc, no to kto nie wie, nie ogarnia to tematu, no to polecam zobaczyć, jak Szymon, jak Miłosz, przepraszam, Miłosz operuje lewą nogą. Także naprawdę to myślę, że nie ma tutaj przypadku za bardzo. Popatrzyłem na tego Górnika, taki byłem, no wiadomo, nowe transfery, trochę Mamrot popracował. No i tak chwilę ten mecz trwał, mówię, aha, czyli gówno, to samo co było. Wisła sobie gra w piłkę, Górnik to samo. No i takie męczenie były, okej, gramy u siebie i co z tego, jak to Wisła sobie gra swoje. No szkoda, brakuje mi tego, żeby taka twierdza się zrobiła w Łęcznie, bo tam naprawdę, kto wie, kto był, ten wie, że klimat tam na piłkę jest fajny, ten stadion jest bardzo specyficzny, blisko trybuny, fajnie się ten mecz ogląda, wszystko słychać, jeszcze jak kiedyś zadaszą tą trybunę B w końcu, no to jeszcze bardziej będzie i słychać kibiców i ten stadion już będzie taki w pełni, powiedzmy, zrobiony tak jak trzeba. No ale w końcu udało się wcisnąć tą drugą bramkę, no i szał radości 2-2, a podobno już końcówki niestety nie oglądałem. Tutaj zaufam mojemu bratu, który mówił, że 10 minut i wcisnęlibyśmy gola na 3-2, także końcówka była dobra. No i tam Fryderyk, jest młody Fryderyk w Łęcznej, podobno gra, znaczy dał dobrą zmianę, tyle. Okej. Okay.
No to kropka przy tym spotkaniu, przechodzimy dalej. Dreszczowiec przy Kontwiktorskiej, tak sobie to nazwałem. Polonia przegrywa mimo prowadzenia 2-0. I może dyskusję zaczniemy od tego, czy pierwszy gol dla GKS-u Tychy padł ze spalonego, czy tam sędzia powinien odgwizdać spalony? Ciekawa sprawa, że w meczu Miedź Gieksa jakby była identyczna sytuacja i sędzia odgwizdał spalonego. Było dokładnie to samo. Miałeś wrzutkę z rzutu wolnego bodajże i tam Drygas chyba wchodził, nie dotknął piłki, ale że tak powiem brał udział w akcji i w meczu Miedź Gieksa właśnie identyczna prawie sytuacja i została odgwizdana. Mhm. Więc kurczę, to jest dla mnie zawsze taki śliski temat, kiedy są właśnie te bramki, gdzie niby zawodnik nie bierze udziału, znaczy bierze udział w akcji, ale no po prostu nie dotyka tej piłki. To mi się wydaje, że to jest troszkę na zasadzie interpretacji sędziego w tym momencie i może trzeba to jakoś lepiej weryfikować albo dać jakieś takie, wiecie, zasady bardziej systematyczne, żeby po prostu było wiadomo, co w takiej sytuacji robić. Nie wiem, czy istnieje w jakimkolwiek sporcie druga taka zasada, jak zasada spalonego w piłce nożnej, która była tak kontrowersyjna, tak różnie interpretowana, że nawet w ramach jednej ligi w ten sam weekend potrafią się w jednej podobnej sytuacji zdarzyć dwie różne decyzje sędziego. Ja mam wrażenie, że naprawdę spalony to jest taka trochę choroba piłki nożnej. Z jednej strony słabo, żeby go nie było, ale on generuje, no, umówmy się, 90% kontrowersji to są spalone, nie? No może 80, a 20 karne. Innych kontrowersji raczej nie ma, nie? No tutaj czerwone kartki, jakiś tam niski procent, nie? Ale raczej tutaj na dzień dzisiejszy te przepisy już są na tyle klarowne, że rzadko się zdarza taka... Ciekawa wiadomość pojawiła się na czacie od Sławka Kusaka. Spalony. Rozmawiałem z Tomkiem Liskiewiczem. Chyba lepszego asystenta na świecie nie ma. 80% spalony stwierdził. Teraz pytanie, okay. Czy spalony jest takim... 80% czy jest 100%? Nie? 80%, no właśnie. A co z tymi 20%? Jakby stwierdził, że w 80% ktoś zasługuje na karę śmierci, to mnie to nie przekonuje jeszcze, że nic, nie? No, dobra, wiesz. Ale panowie, bo my teraz celowo trochę wywołałem ten temat, ale nie skupiajmy się na nim zbyt długo, bo moim zdaniem nie to zaważyło, że Polonia ten mecz przegrała. No fatalna druga połowa, trzeba przyznać. No zaważyło to, że nie potrafiła dojrzale podejść do meczu i trochę się chyba spaliła Polonia, bo naprawdę no, wydawało się, że będzie piękne święto Beniaminka. Wszystko, ja uważam, wszystko, że za łatwo te dwie bramki im wpadły. Nie, no bardzo łatwo on ten gol generalnie, śmiał, przecież, no, to generalnie do 14 minuty powinno być 3-0, bo jeszcze Tomczyk miał tą sytuację, tak, ale nie strzelił. I gola w ogóle, tak już notabene kończąc ten mecz, że tak powiem z mojej strony, gola na 3-2 strzelił Polonii wychowanek de facto, tak? Bo chyba nie Jarowskiego, tak można nazwać, że to wychowane Polonii. Ale uważam, że za łatwo dosyć te bramki wpadły i gdzieś tam pewnie wdarło się takie mołdawskie rozluźnienie. Już byli myślami na wakacjach chyba. Trzeba w takiej sytuacji umieć prowadzenie utrzymać, uspokoić trochę grę, też zmęczyć trochę przeciwnika i uszczelnić bramkę, jak masz te 2-0, a nie podpalać się na zasadzie wow, ale dzisiaj jest nasz dzień. Dzisiaj wygramy 5-0, w ogóle tą inaugurację i od razu już nie wiem, myśleli chyba niektórzy, że w tym sezonie to już będzie ekstraklasa za rok w Warszawie, no to zostało to zweryfikowane. Nie. To są takie rzeczy, które jeszcze chyba Polonii uchodziły czasami w drugiej lidze. Wiesz co, to już jest ten poziom, że Unią i tak dalej. To już jest ten poziom, że nie wybacza, nie? Że tak, oni tutaj tak. Są świadomi tego, że jak popełnią takie 2-3 błędy przy wyprowadzaniu piłki, jak Michalski czy Kluska, który często tracił piłkę też, no to ta liga już ich szybko zweryfikuje. No, wiesz, w takiej sytuacji, jaką miał Śpiączka, no to w drugiej lidze pewnie wielu napastników by nie strzelił, tam, tak, nad bramką by piłka poszła i by skończyłoby się na strachu, no ale tu już w pierwszej lidze no, jest trochę inaczej, nie? Tutaj no, szybka lekcja, nie? Że w tej lidze nawet 2 gole tak naprawdę nie gwarantują ci punktów, ani nawet punktu, nie? Ale paradoksalnie może być to dobre dla Polonii, że się zderzyli tak teraz z tym i gdzieś tam tak, to zaprocentują. Właśnie, bo tutaj Hubert nam podpowiada, że jest to trzecia inauguracyjna porażka przy Kontwiktorskiej, a wiemy jak 2 poprzednie sezony się skończyły dla Polonii i też podpowiada, że Polonia po raz pierwszy od 2021 roku przegrała swoje ligowe spotkanie, gdy pierwsza w meczu strzeliła bramkę. Ostatni raz taka sytuacja miała w przypadku czarnych koszul miejsce w 2021 roku, tak jak tutaj Hubert nam wspomniał. W ogóle ogólna statystyka jest taka, gdzieś tam ostatnio coś takiego mi się przewinęło, że ogólna statystyka jest taka, że drużyna, która pierwsza zdobyła bramkę w meczu w 70% chyba przypadków, czy nawet wyższy był ten procent, wygrywa to spotkanie, także to ogólnie się rzadko zdarza, żeby drużyna, która pierwsza zdobyła bramkę, przegrywała, no Polonia miała 2, no to już w ogóle. No są takie mecze, no
fajny kurs musiał być na GKS w momencie, kiedy przegrywa i 2-0. Ale ja tylko na koniec powiem, Bartek Książka to jest na tym poziom bardzo, no to jest top, no to jest piłkarz, no i tyle. No gdzieś tutaj można powiedzieć, śmialiśmy się, że jak Bartek Śpiączka przychodzi do zespołu, to ten zespół spada, natomiast... Tak, ale nie w pierwszej lidze, wiesz, to w Ekstraklasie, no, to żeśmy tutaj zjebali trochę. No natomiast wejście Smoka, można powiedzieć, ta bramka też bardzo ładna. Ale on haruje, on cały czas tam walczy, jemu się podoba jeżdżenie na dupie, także no, to jest tego typu zawodnik. A właśnie, on, dalej, tak? Jeszcze był jeden cytat, ale nie pamiętam, czy jeszcze go mamy, i właśnie z Bartka Śpiączki... Jeżdżeniem na dupie. Zjeżdżeniem na dupie, że ale chyba go nie mam, bo... Kostecki ktoś... by się nadał do tychów, bo on też tam lubi. Bartosz Kioczka, fajny był ten charakter, że każdy jeździł na dupie i nie pozwala łatwo tracić piłek, jeżeli nie będziemy popełniać takich prostych błędów i wchodzić od początku w mecz, tak jak to było w drugiej połowie, czy też w końcówce pierwszej, to uważam, że będziemy robić fajne wyniki i zadowalać kibiców. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej. Pytania na czacie. Gdzie motor? Czy był motor? Kiedy motor? Stanios 23 został wspierającym. Bądźcie tak. Jak Stanios, bardzo się cieszymy, że jesteś z nami. Tak. Gratulujemy dołączenia do naszego elitarnego grona, naszych wspierających. Jeżeli chcielibyście nas wesprzeć, oczywiście jest taka możliwość, zarówno na YouTubie samym klikamy przycisk wesprzyj, albo na Patronite, www.patronite.pl/ligowiec, tam więcej informacji. Masz zdjęcie? Z czego? Masz zdjęcie Fejo? Nie, nie mam. Nie zrobiłeś tego. Możesz mi przesłać, to zaraz puścimy. Bo chciałem zacząć z przytupem, że to jest Lublin, tu się walczy, tu się wygrywa mecze, kapitalny mecz w Lublinie, przechodzimy na arenę. No to zaraz pokażemy. Motor Lublin wygrywa z Zagłębiem Sosnowiec 3-2 i tutaj w tym spotkaniu też nie brakowało kontrowersji, bo... To był zajebisty mecz, jak na pierwszy mecz po długiej przerwie, super. Nie, no ogólnie. Prawie 10 koła ludzi. Nie no, wizytówka ligi można powiedzieć, nie? Bo świetnie. Nie no, też brameczki ładne, jakaś tam dramaturgia tego spotkania. No kontrowersja jest z tym rzutem karnym, bo to różnie można interpretować. Oczywiście kibic Motoru powie jedno, kibic Zagłębia powie drugie. Natomiast no, mnie przekonuje gdzieś tam taka argumentacja, bo czytałem też dużo komentarzy a propos tego meczu, że mimo wszystko karny, nie karny, ale Motor miał też słupek, miał tych sytuacji trochę więcej i że... Ten karny to taka trochę oliwa sprawiedliwa, czy był, czy go nie było, to Motor na to zwycięstwo zasłużył, bo rzeczywiście, tak jak tutaj zapowiedzieliście, to no, to jest Motor, tu się walczy i oni faktycznie to walczyli. To już nie są takie jakieś takie puste słowa, bo to każda drużyna sobie może taką koszulkę wydrukować, nie? Ale w przypadku Motoru faktycznie wiesz, że za tym coś idzie, że co by tam się poza boiskiem nie działo, jakkolwiek by tam te media gdzieś tam nie krążyły nad jakimiś aferkami, a to jednak tam w szatni jest monolit, jest drużyna, jest naprawdę fajna ekipa, wariatów i to widać na boisku i przekonałeś o tym Zagłębie Sosnowiec, no ta pewna drużyna, która no, wygląda solidnie na papierze w tym sezonie i to nie przyjechało tam właśnie tak jakaś Resowia czy Chrobry, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, tylko przyjechał zespół, który na papierze po tych transferach wygląda jak zespół, który będzie walczył raczej o baraże niż o utrzymanie. No a Motor sobie z tym zespołem poradził, Gonzalo Fejo, duże brawa, ale też... Akurat na ekranach naszych. No i słuchajcie, też moim zdaniem fajnie zbudował na przykład Mariusza Rybickiego Gonzalo Fejo. Jestem pod właśnie miałem powiedzieć, tego, że Motor miał... Jaką drogę przeszedł Mariusz Rybicki od tego, jak przeszedł do Motoru. Troszkę oczywiście jak cały Motor był niewypałem transferowym, tak się wydawało, ale wtedy cały Motor był niewypałem, a teraz nagle ten zawodnik, mam wrażenie, że odzyskuje taki swój, no nie chcę powiedzieć prime, bo prime już chyba ma za sobą, ale odzyskuje takie naprawdę te najlepsze swoje cechy. Bramka piękna. No to jest Neymar z Lublina teraz, przypomniał tak, się, pamiętasz, Zdrowka. Przypomniał wtedy tego Rybickiego z Widzewa bodajże z takim... Tak, tutaj, miał takiego kukuryku takie, tak, no. Tak. Zaraz ci Krusz Dole oddam głos, natomiast no myślę, że nie mogli zrobić tego lepiej w Lublinie niż zachęcić tych nowych kibiców, prawie 10 koła mówię, do tego, że warto dalej chodzić na mecze Motoru. Wiadomo, że żużel w Lublinie prężnie działa, natomiast... Piłka nożna powoli wstaje z kolan za sprawą portugalskiego magika. Teraz taka moda na Portugalczyków, może kiedyś Gonzalo Fejo trenerem reprezentacji Polski, zobaczymy. Natomiast nie no, fajnie, fajnie. Karne gwarantowane, codziennie. Na pewno by się działo, na pewno by się działo. Ale by było dobrze. Natomiast właśnie chcę pociągnąć temat, że no, każdy ma swoją optykę, jeżeli chodzi o te karne. My nie jesteśmy tutaj arbitrami, więc lepiej tam się
nie wypowiadać. Natomiast jedna moja myśl, fajnie, że ten wynik 3-2 dał Rafał Król, bo to jest taka moim zdaniem wisienka, truskawka na torcie dla tego zawodnika za ten cały poprzedni sezon, za kapitanowanie tej drużynie, której się wiele działo. No i fajnie, że podszedł do karnego, że strzelił, to mu się po prostu należało. Poza tym Motor oczywiście nie daje o sobie zapomnieć, Uniwersum Motoru trwa dalej, konferencja właściciela była kapitalna, prezesa, kto nie wie, ten niech sobie odpali, bo to jest... W ogóle to jest też sytuacja bez precedensu, że na konferencję pomeczową przychodzi nie trener drużyny, czy to gospodarzy, czy gości, a właściciel drużyny gospodarzy i gdzieś wyjaśnia... Znaczy byli też trenerzy, ale najpierw... No tak, ale najpierw był właściciel, pan Zbigniew Jakubas. Chleb był, ale nie ma, bo nie ma, no nie ma ludzi, tak? Tak? Jakoś tak to było, już nie chcę przekręcić. No też. Ale to jest... Ktoś wziął klucz i poszedł. Tak. I nie ma. W tym stylu. No kapitalne to jest. Po prostu. Dziennikarze składają wnioski o akredytację, no ale piszą nieprzychylnie, więc no nie można tak robić. Gdzieś tam takie ciekawe, czy... Jeszcze do tego jakieś tam bączki w redakcji, jak tak, to powiedział bączki tak, prezes. Nie, no naprawdę, polecam odsłuchać, nie ma co tutaj teraz przekręcać, natomiast ciekawy jestem, czy mnie wpuszczą, jak pojadę na derby, zobaczymy, czy tutaj zostanę wpuszczony. Natomiast, no mówię, z Motorem nie ma nudy i my to mieliśmy w drugiej lidze, wy teraz to macie w pierwszej. Znaczy jeszcze tak czysto, jeżeli chodzi o meczu, to widać po statystykach też, że Motor wyszedł mega zmotywowany, bo oni w drugiej połowie przecież wychodzili z jedną bramkową stratą, oddali 7 celnych strzałów, więc tak jak też mówił wcześniej Retro, że po prostu gdzieś powiedzmy, że im się należało w cudzysłowie, no wiadomo, że w sporcie zawsze to trzeba udowodnić, no i być może tutaj korzystna decyzja, która pozwoliła im też na wydarcie tych 3 punktów, a swoją drogą to... Też chciałbym troszkę zahamować te, powiedzmy, przewidywania co do Zagłębia, bo faktycznie może to wygląda dobrze na papierze, jeżeli chodzi o nazwisko Bilińskiego czy Walencji, tylko no, jeżeli chodzi o, no wiecie, w ogóle lokaty, które oni zajmowali w zeszłych sezonach, no to macie tam 17 miejsce, to kiedy była reforma, tam też było 15, 11, no to są mimo wszystko, wiecie, to nie jest jakaś ligowa czołówka, no Walencji to wiemy tyle, że wiecie, on kiedyś był mega kozakiem, potem gdzieś przepadł i nagle wrócił. To więc... prawda, no ale Kamil Biliński, że nie wyszedł w pierwszym składzie, ja trochę tego nie rozumiem, szczerze mówiąc. No, no tam właśnie tak skład to wyglądał bardzo, bardzo jak w poprzednim sezonie, tylko jeszcze właśnie odjąć tych ludzi typu Banaszewski, nie? I tam wskoczył ten młodzieżowiec Troć, który dał tam z Gieksą kiedyś bramkę. No ale no faktycznie, no ci, którzy powiedzmy przyszli, to dopiero pojawili się gdzieś pod koniec drugiej połowy. Więc ja jakby zawsze lubię spojrzeć na to, co mimo wszystko było w poprzednim sezonie, żeby wiesz, ferować jakieś wyroki, kto mniej więcej o co będzie walczył, a tak patrząc na Zagłębie Sosnowiec, no to na razie to jest tylko papier, nie? Ale to jeszcze trzeba jakoś potwierdzić. No i w końcu by zacząć też trzeba zapełniać stadion. Podobnie jak zresztą GKS Tychy, gdzie też mają z tym problem, bo mają ogromny obiekt. Ja tylko jeszcze chcę jakby sprostować, skąd w ogóle się wziął pan Jakubas na konferencji. Otóż odpowiedział na pytania redaktora Kufla, którego notabene no, szanuję za takie dociekanie, za takie pytania niekiedy dosyć właśnie kontrowersyjne, czy tam gdzieś bijające szpiletkę. Chciał się dziennikarz chyba rodem z Lublina dowiedzieć. Myślę, że fajne te pytania pozadawał i w sumie miło, że się właściciel pojawił i odniósł do tych pytań. Stąd ale generalnie to tak szczerze powiedziawszy, jeżeli chodzi o środowisko dziennikarzy, to miejsce, znaczy w tej chwili zajmowanie się Motorem, dla nich to jest złoto to, co się dzieje w tej chwili, jeżeli chodzi o te sprawy pozaboiskowe. Ja już nie chcę się do tego odnosić po raz setny i gdzieś tam rozgrzebywać starych ran, natomiast bycie dziennikarzem sportowym w Lublinie w tym momencie to jest bardzo ciekawe zajęcie. Chciałbym jeszcze odnieść się do tego gola Rybickiego, bo nie wiem, czy w ogóle zauważyliście, ale tam był rykoszet, ta piłka. To nie był gol Rybickiego chyba w finalnie. Bo to był, znaczy nie wiem, czy był przypisany, czy nie, bo to chyba była zbyt bliska odległość, żeby określić. Ja to widziałem. Przypisana to powinna być asysta obrońcom Zagłębia, bo to jest w ogóle jakiś... No tutaj przede wszystkim Ryndak. Tutaj chciałem się zatrzymać, no bo przecież to była górna piłka. No Mariusz Rybicki to nie jest as, jeżeli chodzi o walkę w przestworzach, tak bym to nazwał, ale tutaj no, spryt tego zawodnika... Ludzie, samobój. Tak, no. Na 90minut.pl, a myślę, że możemy im ufać, bo to jest rzetelna strona, jest rzeczywiście samobój, bo na transfermarkcie jest Rybicki.
Bo nie wiem, bo ja też z tego kąta kamery w ogóle trudno mi było określić, czy to było faktycznie uderzenie, które bezpośrednio zmierzało światło bramki, bo było zbyt blisko, bo też widzieliśmy, że obrońca Zagłębia sugerował, że nie wiem, czy był faulowany, czy nie. Pewnie tak myślał, bo dostał piłką w twarz, myślał pewnie, że dostał gdzieś tam butem albo jakąś częścią nogi. Natomiast spryt Mariusza Rybickiego, to jak obskoczył w cudzysłowie tego zawodnika Zagłębia, tutaj naprawdę szapoba dla niego i też to jak akrobatycznie złożył się do tego uderzenia, naprawdę stadiony świata, więc tutaj trzeba oddać naprawdę Rybickiemu to, co Rybickie. Dokładnie, Rybickiemu to co Rybickie, wyjąłeś mi to z ust. Lecimy dalej, to było ostatnie spotkanie, które chcieliśmy sobie tak dłużej ocenić, natomiast po wydarzeniu tym dzisiejszym, a więc mecz Stal Rzeszów Odra Opole, no tutaj nastroje w Rzeszowie chyba nie najlepsze. 5-2, mecz przegrany. No to omawiamy czy nie? No kto, nie, czy no, ktoś chciałby zabrać głos na ten temat ja w ogóle? Tylko, dobra, to czekaj, bo ja tylko chcę powiedzieć, że mecz GKS Katowice 1-0, ale kto nie widział, to naprawdę niech sobie zobaczy chociaż skrót, bo tam się dużo działo i bramkarze latali po bramce jak w transie. Także naprawdę bardzo fajny mecz w Legnicy. 1-0 wygrywa Miedzianka. No i w sumie co, chyba to było, i Podbeskidzie tutaj z Wisłą 1-1, no to może zostawimy sobie taki ligowy dżemik, natomiast Stal Rzeszów, Odra Opole, no myślę, że tutaj w sumie co miała Odra, to wpadało, Haluch obronił kapitalnie ten rzut karny, Manolo Ponce Garcia fajnie wszedł, strzelił gola, pobudzał publiczność, to na pewno na plus. No i jak to napisaliśmy na grupie, efekt nowej miotły nie w Rzeszowie, no nie zadziałał tym razem, nie do końca. To Marek Zup, ostatni raz jak sobie czytałem, to polski zespół prowadził w 2015 roku, to może troszkę musiało mu się przypomnieć, jak to tutaj piłeczka u nas wygląda, no ale przede wszystkim, no co zwraca uwagę, no to, że ten skład Stali, no to jest po prostu przepaść w porównaniu do tamtego sezonu, tak? Gdzie dzisiaj objeżdżany ten Cezar Peña, ten, który tam przyszedł z kosmosu, wiecie, w miejsce Głowackiego, wiesz, na lewą obronę, no to jest, kurczę, no wiesz, no masz albo masz gościa, przecież Głowacki gdzie teraz? W Ekstraklasie gra, nie? No i masz gościa, który gra teraz w Ekstraklasie i na niego bierzesz gościa, który grał w czwartej lidze, nie? No to dziwne, żeby nie było jakby przepaści i różnicy i nie było to widoczne. No tak samo wydaje mi się, że gdzieś Prokić być może jest osamotniony bez Michalika, który jak mówiłeś o tym meczu Miedzi, to też już tam Michalik próbował ukąsić, ale dobrze kudła bronił. Więc no wydaje mi się, że kurczę, no tutaj personalia przede wszystkim widać, że to jest zupełnie inna Stal. Oczywiście rozpoczynając od trenera, kończąc po prostu składzie. No i że weryfikacja przyjdzie od Odry Opole u siebie, to nikt tego po prostu nigdy nie jakby cofnąć czas, ktoś by miał to jeszcze raz gdzieś oceniać, to niewiarygodne jest wręcz. Ja Odra kuponie, 5 ramek. O którym mówiłem wcześniej, dałem na Odrę Opole, bo tak czułem, że może tak być. Nie budowa... jednak. No nie, no wiesz co, no ja jak widzę, co się dzieje, jeśli chodzi o te rotacje w składzie i widzę, jacy zawodnicy odeszli, przede wszystkim odszedł trener Myśliwiec, razem z nim odeszło naprawdę, ja wiem, że można tutaj jeszcze sobie budować jakieś takie życzeniowe myślenie, jak się jest kibicem Stali, że okej, Oleksy został, tam nie wiem, Danielewicz, Poczobut, nie, Prokić tam, no nie, no słuchajcie, no połowa drużyny wyleciała, jest nowy trener i no... Dla mnie to też jest trochę szokujące, że dali się tak w tej skali aż porobić Odrze, która ledwo się tak naprawdę walczyła o utrzymanie w zeszłym sezonie, więc to nie jest ani Wisła, ani Termalika, ani nawet Podbeskidzie, ale no jednak sobie tutaj nie budowałem oczekiwań co dostali. Myślę, że dla nich to może być trudny sezon. No, ja też nie do końca ufam Markowi Zubowi, szczerze mówiąc. Ja wiem, że on tam ma te sukcesy na Litwie i tak dalej, i gdzieś tam jakoś sobie gdzieś tam to nazwisko zbudował i CV można z tego fajne ukleić, ale dla mnie to jest taki trener trochę... Już chyba jego czasy minęły. Okej. Okay. No to co? Dalej. To jedziemy dalej. Kończymy. Najpierw jeszcze stały kącik ligowca, czyli Tuba Łęczny. Michał, zapraszam. Tuba Łęcznej. Jeszcze jedną łapkę w górę musicie dać, nic po nie, dlatego że mówiliśmy, że 150. Jest 150, a ja widzę 149. No to może podsumujmy te mecze wszystkie. Dajcie 5. Nie no, zrobię im Tubę Łęcznej. Tuba Łęcznej, jest nawet nagłówek zrobiłem specjalnie. Tuby Łęcznej.
w kieszeni marihuana, w bucie mefedron, 24-latek, usłyszał zarzuty. Normalny Lublin. Dzień Męczny. Lublin, nielegalny salon gier, odjechał na lawecie. Policja zabezpieczyła automaty służące. Ach, to jest ciekawe pytanie. To jest pytanie na miarę tego, co z wodą w Cycowie. Policja zabezpieczyła 3 automaty służące do prowadzenia nielegalnych gier hazardowych w kontenerze. Zabrali kontener, pojechali z pieniędzmi, z klientami, ze wszystkim. Powiat Łęczyński, 1765 metrów szczęścia dla kierowców, czyli 2 kilometry drogi powiatowej w Leopoldowie zostało oddane do użytku. Groźny pożar niedaleko Parczewa, paliła się słoma. To tyle. Tuba Łęcznej. Dalej nie wiadomo, co z wodą w Cycowie. Fox Mulder, Dana Scully z archiwum Mix badają już podobno tę sprawę. Czekamy na doniesienia w przyszłym tygodniu. Kolejna prasówka. Nie przestaje zaskakiwać Tuba Łęcznej. Także jest pięknie. Nieprawdopodobne uniwersum. Ja chyba se to daily zacznę czytać, bo to w sumie jest fajne. To jest nieprawdopodobne uniwersum, a my wracamy do pierwszej ligi, do pierwszej kolejki. Wyniki prezentowały się następująco. Remis Arki Gdynia z Brukbetem Termalika 2-2. Wygrana Motoru 3-2 z Zagłębiem Sosnowiec. Lechia Gdańsk zwycięża w Głogowie z Chrobrym 4-2. Górnik Łęczna remisuje z Wisłą Kraków 2-2. 3-2 wygrywa GKS Tychy w Warszawie z Polonią. Podbeskidzie Bielsko-Biała remisuje z Wisłą Płock 1-1. Znicz Pruszków pokonuje Resowie 2-0. Mieć Legnica wygrywa z GKS-em Katowice 1-0. I w dzisiejszym ostatnim meczu tej pierwszej serii gier Stal Rzeszów dostaje Bęcki od Odry Opole aż 5-2. Naliczyłem Dwa słowa tylko dopowiem, że bardzo słabo Wisła Płock wyglądała w Bielsku-Białej. Praktycznie oddali jeden strzał na bramkę, wpadł im gol. Miał trochę szczęścia Sekulski, weszła. Się starało, coś tam kreowało, walczyło, strzeliło jedną bramkę. Dość szybko wyszło na prowadzenie, ale później typowe Podbeskidzie. No jeśli chodzi o remisowanie meczów, to jest jakby są mistrzami w tej sztuce. Natomiast Wisła jak na Spadkowicza z Ekstraklasy słabiutko wygląda. Naliczyłem sobie w tej kolejce 36 bramek, aż 4 gole na mecz. No to jest liczba. Nie, kolejka super była, naprawdę. Liczba naprawdę bardzo duża. Szczerze powiem wam szczerze, kurwa zajebiście. No naprawdę. I druga liga, fajnie było skomentować i pooglądać sobie pierwszą i nawet Ekstraklasę. Zajebiście. Nie, no puszcza tam co kurczę, już tak też warto powiedzieć. Pierwsza kolejka na szczeblu centralnym jest bardzo obiecująca. Super. To powiem, że też jakby miałem aż takie coś takie, wiesz, w końcu, nie? I się nie zawiodłem, naprawdę. No ja też byłem naprawdę bardzo podbudowany tym, co zobaczyłem w weekend. Oczywiście nie jest to gra, nie oszukujmy się, na najwyższym światowym poziomie, ale ten nasz ligowy dżemik, w którym się co tydzień będziemy teraz kąpać, to jest naprawdę... No, wiesz, jakbyś zrobił taką kompilację z tych trzech poziomów centralnych, najładniejszych bramek, Danza Kulturo, to powiem ci, że... W ogóle w Ekstraklasie jakie bramki też padały w tej kolejce. Prawa telewizyjne byś mógł w paru krajach sprzedać spokojnie. Może do Arabii. Na przykład. Zanim przejdziemy do tabeli, parę ogłoszeń. Liga typerów, oczywiście zapraszamy jeszcze raz na nasz ligowy Discord do wygrania na koniec sezonu koszulki ligowe, te, które widzieliśmy już podczas tego magazynu. A pokaż jeszcze raz. Dobrze. Masz taki layout teraz, że chłopie. Teraz sobie cyk, cyk, dwa kliknięcia jestem. Zobacz, panie. Patrz, jestem. Taka koszulka do wygrania w naszym konkursie typowania na Discordzie. Pierwsza liga i druga liga. Prowadzone są klasyfikacje. Tutaj zarządza tym wszystkim nasz stały widz Kynio. Link do dołączenia do naszego ligowego serweru na Discordzie jest w opisie filmu. Rysiu Wiertara, popatrz na nas i się zapytaj, czy to nie jest Slimfit. No przecież... Zawsze mówimy, że są potężni ligowcowi. To nie są słowa rzucane na wiatr. Nieważne. Drugie ogłoszenie jest takie, że w czwartek ligowy quiz. Michał Czerniak, tutaj zapraszamy w imieniu Michała i Huberta na ligowy quiz będzie prowadzony. Ligowy podcast do zobaczenia jest na naszym kanale. Pierwszy odcinek z Krystianem Pieczarą. Michał, czy chciałbyś coś jeszcze ogłosić, czy na razie podtrzymamy widzów trochę w niepewności? Nie, no generalnie to tych szybko Ryśkowi odpowiem, że czasy moich eseczek już dawno za mną, odkąd przestałem jeździć na dyskoteki na wieś, także już teraz tylko im większa, tym lepsza. Natomiast jeżeli chodzi o podcasty, no dzisiaj nagrane, słuchajcie, trzeci podcast, więc zostawię was trochę w niepewności. Numer jeden jest cały czas, mogę tylko powiedzieć, że numer dwa będzie duża niespodzianka i będzie rozmowa z komentatorem Kanal Plus.
Jeśli chodzi o quiz, bo tutaj Sławek Kusak pyta, czy będzie to kolidowało z ligą konferencji. No pewnie będzie siłą rzeczy, no bo nie zrobimy go o 13. Natomiast no, myślę, że te mecze w lidze konferencji, ja wiem, że jesteśmy głodni tych pucharów, ale one trochę takie ogórkowe są jeszcze w tej fazie, więc myślę, że spokojnie można będzie pogodzić oglądanie Ligi Konferencji i branie udziału w quizie. Także kiedyś to wypaliło w Lidze Mistrzów, mieliśmy naprawdę mega dużo ludzi. Testujemy ten format, chcemy zobaczyć też, jak na to zareagujecie, czy wam się to spodoba, czy jest sens coś takiego robić. Także zapraszam, przyjdźcie, zobaczcie, choćby na chwilę poświęćcie 5 minut, żeby wpaść. Może zostaniecie na dłużej, a może nie, bo my też musimy wiedzieć, czy robienie tego ma sens. Bo ja bym bardzo chciał, Hubert by bardzo chciał, no ale bez was to my co możemy chcieć. Dla bardziej spostrzegawczych widzów na pewno już rzuciło się w oczy, że powstał kolejny nowy format, czyli Ligowiec Flash, kolejny format podcastowy, bardzo krótkie, flashowe podsumowanie wydarzeń minionego tygodnia. Powinniście spodziewać się tego albo jutro, albo w środę, tutaj w zależności jak sobie spiszemy te wszystkie wiadomości, jak to nagramy, też dajcie nam znać, czy taki format wam odpowiada. Wiadomości takie typowo radiowe do odsłuchania gdzieś w samochodzie, w drodze do pracy, czy gdzieś w autobusie. No mi się to osobiście podoba, też jeżeli chcecie, to będziemy to na pewno kontynuować. Wracamy do pierwszej ligi, no i pokażmy sobie tabelę, jeszcze nie uwzględniając meczu Odra Opole Stal Rzeszów, bo to się zakończyło już w trakcie przygotowywania do tego live'a, więc tutaj tego spotkania jeszcze nie uwzględniamy, a bez uwzględnienia tego meczu na czele Lechia Gdańsk, na drugim miejscu Znicz Pruszków, miejsca barażowe Motor Lublin. Każdego o jedno miejsce, no bo Odra jest teraz liderem, nie? Czyli tak. Można sobie tak... Mhm. Jakby się tak skończyło, nie? To było śmiesznie. Motor, GKS Tychy, Miedź Legnica, Arka Gdynia, Górnik Kłęczna, Brukbet, Termalika Nieciecza, Wisła Kraków, druga część tabeli. Podbeskidzie, Bielsko-Biała, Wisła Płock, no tutaj Odra i Stal Rzeszów, mówiliśmy o tym, że tego meczu jeszcze nie ma w naszej tabeli. Następnie Polonia, Warszawa, Zagłębie, Sosnowiec, GKS Katowice, Chrobry Głogów, Resowia. No i siłą rzeczy tutaj na tym ostatnim miejscu będzie Stal Rzeszów. Żeby tak to się było, że derby Rzeszowa w przyszłym sezonie w drugiej lidze będziemy komentować. Znaczy ja bym nie miał przeciwko temu, bo fajny mecz do komentowania, ale myślę, że dla Rzeszowa by to była katastrofa. Zobaczmy, jak wybraliśmy jedenastkę kolejki i czy zmienilibyśmy coś, uwzględniając ten mecz dzisiejszy. Rysiu, nie denerwuj się, Rysiu. Zobaczmy, w bramce Mądrzyk, Miedź Legnica, trochę tutaj, jeżeli chodzi o defensywę, dużo tej Miedzi, jest Harterc, jest Miuskowicz, jest Błachewicz z GKS-u tych linii, a pomocy to dwójka z Pruszkowa, czyli Naga Matsu i Pomorski, następnie Kozak z Górnika Łęcznej, Goku, Wisła Kraków, Rybicki, Motor Lublin i atak złożony z Bartosza Śpiączki, GKS Tychy i Luisa Fernandesa z Lechii Gdańsk. Czy tutaj byśmy coś zmienili? Borcha Galan z Odry, dwie bramki i asysta, więc on, śpiączkę, jest, on jest lewym skrzydłowym, ale chyba, czy tam coś. Okay. No, ale na pewno by się nadał, no i też Makuszewski tam, bramka z karnego i chyba jakaś, tylko jedna bramka, asysta też. No dobra, no to bramka asysta to też by raczej zasłużył, tak więc Galan, pewnie Makuszewski, to można ich powiedzmy tak w nawiasie tam włożyć. Luberecki, dobra, bo tam piszecie na czacie, widzę motorowcy, był w kręgu zainteresowań, otarł się o tą jedenastkę, natomiast no tutaj gdzieś tam... I tak samo było z Bajdurem, też otarł się o 11. Dobra, każdy ma swoją, wiadomo. Wybraliśmy inaczej. Jeżeli chodzi o Kozaka kolejki, no tutaj chyba nie ma dyskusji, tutaj chyba wszyscy jesteśmy zgodni, że zostanie nim. Uwaga, fanfary. Luis Fernandez, Lechia Gdańsk w tym przejściowym zielonym stroju. To też jest ale historia. Legia zrobiła takie same prawie stroje, tylko zrobiła tą prezentację i wszystko git. Ale do twarzy mu w miarę w tym zielonym, mi się wydaje. I tak lepsze koszulki niż Podbeskidzia w tym sezonie. Podbeskidzia ma po prostu białe koszulki z niczym i sponsorzy tylko. Nie? A tam nie ma jakiejś tekstury na tych koszulkach kapy? Ja się chyba nie ma, zawsze tak mi się bo była, wydaje, bo to są podobne koszulki do tych zawsze, z zeszłego sezonu, nie? Znaczy właśnie nie, właśnie inne są. Inne? Bo się firma zmieniła, nie? A okej, okay, bo ja mówiłem o kapie. No i wiesz, i zawsze te
ogólnie wysoko zawieszona poprzeczka, bo koszulki pod Beskidzie, co jak co, ale koszulki od przynajmniej 3-4 sezonów zawsze były Kozak, nie? A teraz była taka zwykła jak na WF, tylko Kozak. Że sponsorzy nadrukowani, nie? Kozak jest jeden. Kozak jest jeden, Luis Fernandez. I nie, Miłosz. Dobra, panie. Zerkam sobie w następną kolejkę i już widzę naprawdę całkiem ciekawe spotkania. Na początek Górnik Łęczna, Arka Gdynia. Szybkie typy? Górnik Łęczna, Arka Gdynia. Arka na wyjeździe, Górnik Łęczna u siebie całkiem nieźle daje remis. Jedynka. Szybko, to nie ma co. No remis, robić. remis. Arka. Lechia Gdańsk, Motor Lublin. Dwa. Lechia. Motor. Lechia. Podbeskidzie Bielsko-Biała, Znicz, Pruszków. Remis. Wszystkie pieniądze na remis możesz postawić, Podbeskidzie nie zawiedzie. Stawiam całą rodzinę Michała Czerniaka na remis. Na szczęście nie jest duża. Zagłębie, Sosnowiec, Wisła, Płock. Zagłębie. No, chyba Zagłębie. Remis. No, remis, sam remisy będą. Remis. Brukbet, Termalika, Nieciecza, Miedź, Legnica. Miedź. Remis. Bramkowy remis. Bramkowy remis. Bramkowy, zgadzam się. Polonia, Warszawa, Wisła, Kraków. Tutaj daje remis. Wisła. Polonia. Wisła. Odra, Opole, Resowia. Odra. Jedynka. No, Odra, no, Pogromca, Odra. Rzeszowa. Pokazali siłę w tym spotkaniu ze Stalą. Stal Rzeszów, GKS Tychy. No tutaj no, chyba też dwójeczka. Dwójeczka, no. Dobra, remis. Jadam na Stal. Remis. I GKS Katowice, Chrobry Głogów. Ja tutaj stawiam na gospodarzy. Patryk Bergiera. Oczywiście, że GKS Katowice. O, Geksa. Powinna. Ale poszliśmy. Typowanko, super. Dwie godziny dzisiaj. Kurde, nie możemy takich live'ów robić, bo nie wolno. Przestaną nas powinni oglądać. Tego zabronić. Nie. No. Nie, ale no, myślę, oglądają. Że... Cały czas była dobra frekwencja. Ale myślę, że tutaj Tuba Łęcznej, ten kącik tutaj z nami zostanie na stałe i tym będziemy to, przyciągać tak. Nowych widzów. Robimy to. Serdecznie wam dziękuję za ten live, za te dwie części. Bo jednak nie posłuchaliście i było dzisiaj naprawdę lepiej. No, też były bany, także. No były, no ale no i dobrze. W pierwszej części Marcin Puska, Maciek Krześniewski, Michał Czerniak, Oleg Bladowski. W drugiej części dwie osoby się nie zmieniły, czyli ja i Michał, ale jest z nami również Ziomson i Paweł Krusz. Dziękuję wam wszystkim serdecznie. Dziękujemy. Do zobaczenia następnym razem. Na razie, trzymajcie się, dobrej nocy. I widzimy się. Jak jeszcze jesteście głodni ligowca po tym live, to sobie obejrzyjcie mojego vloga z Hiszpanii. O. Dokładnie, jeszcze raz zobaczmy miniaturkę tego filmu. 3 mecze w 3 dni, ależ intensywna wycieczka Michała Czerniaka. Zobaczycie, że u was na waszym lokalnym stadionie mają lepszy catering niż na Realu Madryt. To wam mogę obiecać. Na pewno tak jest. Jeżeli Michał tak mówi, to musi tak być. Jeszcze raz dziękujemy wam serdecznie. Do usłyszenia za tydzień ze mną, a z Michałem wcześniej, bo w czwartek. No i śledźcie to, co się dzieje na naszych mediach społecznościowych, dobra, na naszej stronie już, internetowej. Kończ to, panie. Dziękujemy. Do widzenia.